Nie, to nie są nawet piosenki o miłości, to są piosenki o ruch. To są piosenki o gwałt. A młodzież tego słucha. Rozmowa, którą zaraz obejrzysz, zawiera treści przeznaczone wyłącznie dla dorosłych. Jej celem jest uświadomienie rodziców o istniejących zagrożeniach, które mogą dotknąć wasze dzieci. Łokieć. Tak w skrócie, specjalnie zacznę, bo szukam, sprawdzam zawsze, jak to reaguje. Marcin Łokciewicz, wychowawca młodzieży w jednym z największych, czy największym? Największym. Największym szpitalu psychiatrycznym, który nazywa się Zabor. Znaczy miejscowość nazywa się Zabór. O Zabór. Sam szpital ma neutralną nazwę. Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, koło Zielonej Górze. Okay. Tak to się nazywa. Okej. I właśnie dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o rzeczach niewygodnych, trudnych, tych, których unikamy, tych, których nie chcemy, żeby o nich mówić. Zamiatamy je pod dywan. Tu zresztą często się takie tematy pojawiają, dlatego to jest portret autentyczny, a nie żaden wywiad czy rozmowa w telewizji. Ja nie jestem prowadzącym, tylko fotografem, który chce porozmawiać z ciekawym człowiekiem. W ogóle się nie znamy, połączyła nas Serafin, także dzięki kochana. Ja zachęcam was oczywiście do tego cholernego subskrybowania, bo niektórzy mi tam zarzucają w komentarzach, że tak żebrzę o to. Ja nie żebrzę o to, tylko niestety tak jest, że same algorytmy YouTube'a zrobią nas debili i będą ci podsyłały cały czas durne filmy, żebyś ty dopaminą szukając po prostu przeglądał gówno za przeproszeniem, zamiast coś sensownego obejrzeć, co może zmienić twoje życie, zainspirować cię albo po prostu stać się lepszym człowiekiem. To nie jest to, że ja bardzo chcę. Po prostu zwróć uwagę na to, że trochę to inaczej wygląda. I jeśli macie ochotę jeszcze tego Patronite'a, na którego do tej pory nikt nic nie wpłacił, to może to tym razem się wydarzy. Marcin Łokciewicz, moje standardowe pytanie w ogóle, wiesz co, jest takie, kim jesteś? Jestem sobą. A gdybyś miał to rozwinąć bardziej? Zdecydowanie. Wiesz co, generalnie cieszę się swoim życiem, mimo że już mam 54 lata. Mhm. A cały czas stawiam sobie jakieś wyzwania i coś, co sprawi, że będę chciał dalej żyć i się rozwijać. Nie? Oczywiście nie mówię to o jakimś, wiesz, samorozwoju, tego typu rzeczach, o których mówią, wiesz, trenerzy różnego rodzaju, bo wręcz jestem temu przeciwny. Kieruję się intuicją, swoimi zainteresowaniami i też fanem, żeby mi to jednak sprawiało fan. Wiesz, ja pracuję w szpitalu psychiatrycznym, w którym zaczepiłem się już 26 lat temu na 3 miesiące, bo po prostu musiałem coś do garnka włożyć, a była, wiesz, okazja, żeby po prostu dostawać systematycznie pieniądze. A zostałem tam, wiesz, na prawie całe swoje życie i okazuje się, że mogłem się tam zrealizować i robić też rzeczy, przy których po prostu, no, świetnie się bawiłem. A jak to się w ogóle wydarzyło, że tam trafiłeś? Jakby tylko rozumiem, że finansowo, jakby spoko, znaczy, ale... Ja, nie, ja już ci mówię od razu. Wiesz co, ja byłem takim totalnym freakiem. A jeszcze w liceum, wiesz, biegałem z Irokezem, bardzo się buntowałem i wiesz, robiłem dużo różnych takich rzeczy, za które chciano mnie wyrzucić ze szkoły średniej, aczkolwiek ratowało mnie to, że byłem olimpijczykiem z języka polskiego i moja polonistka po prostu robiła wszystko, żeby mnie z tej szkoły jednak nie wyrzucili. A miałem jednak plan taki, że po prostu muszę sobie znaleźć studia, na których będę się przede wszystkim dobrze bawił. To było po prostu dla mnie priorytetem. I co skończyłeś? Tę polską? Skończyłem pedagogikę kulturalno-oświatową. Mhm. Wiesz, miałem ponoć zdolności aktorskie, ale jednak jakieś tam kompleksy chłopaka z małej miejscowości sprawiły, że mówię, kurczę, nie dostanę się do tej szkoły aktorskiej i wezmę mnie do SYF-u, tak? Założyłeś to od razu, nie próbując? Wiesz co, założyłem to w ten sposób. Aczkolwiek teraz nie żałuję z perspektywy lat, bo mam kupę znajomych, którzy pokończyli filmówki, wiesz, różne wydziały i różnie to bywa z zarabianiem pieniędzy. Sam jesteś fotografem, to... Ale ty szalałeś jakby w tym wieku młodzieńczym tak bardzo. Myślisz, że trochę to, gdzie jesteś, jest taką... Nie, że odkupieniem, ale zrozumienie, że jakby sięgałeś po czasami trudne rzeczy. Nie wiem, być może miałeś przelaty narkotyków. Nie. Zero rzeczy, żadnych. Nie, generalnie, wiesz co, ja byłem ideologicznie zaangażowany, wiesz. Ja mieszkałem w Świebodzinie, takiej małej miejscowości w Lubuskiem, gdzie zbierały się, starły się dwie grupy punkowców. Mhm. Taka uliczna, wiesz, to byli kolesie, którzy tam po prostu... Zamiast się wspierać, skoro główny wspólny cel, to coś, jak oni mogli zetrzeć? Wiesz co, ścierali się w taki sposób ideologiczny. Jedna grupa to byli, wiesz, to były punki z budowlanki, powiedzmy sobie. Chłopaki, kurczę, którzy mieli irokezy, wiesz, pili tanie wina i sensem ich życia było jechać gdzieś na jakieś Rubrega albo do Jarczyna i naparzać się ze skinheadami. A druga grupa to byli intelektualiści, kolesie, którzy studiowali, którzy, wiesz, organizowali koncerty zespołu Chambałamba, wiesz, fanziny, odzież, jakieś tego typu rzeczy, tematy ekologiczne, polityczne. Mhm.
były lata 80., to był dopiero początek. Ja miałem 16 lat i chłonąłem to jak gąbka, nie? Ale byłem i z jednymi, i z drugimi, bo wiesz, też mi się podobało czasami pobiegać ze skinheadami, bo ich tak. nigdy nie lubiłem. Ja zresztą w ogóle pisałem pracę magisterską z socjologii o punkach, skinheadach i hippisach, nie? W każdym razie znalazłem sobie takie studia, które sprawiły, że po prostu rozwinąłem się. Nie poszedłem w takim kierunku, żebym mógł skończyć tak jak większość moich kolegów, tych punków z budowlanki, których już nie ma po prostu na świecie, bo ich życie było bardzo krótkie, a było ich kilkudziesięciu, no po prostu poumierali, nie zaćpali się, wiesz, poginęli tam w więzienia, jakieś tam inne rzeczy. Pedagogika kulturalno-światowa, ja od razu wyjaśniam, to było coś niesamowitego z uwagi na to, że życie kulturalne nie tylko lubuskiego koncentrowało się wtedy właśnie wokół tego kierunku. Tam był zespół Raz, Dwa, Trzy, tam był kabaret Potem, tam były różnego rodzaju inne rzeczy, wiesz, to jest kierunek, na którym w tej chwili jest chyba 12 osób, to już się zmieniło, to się nazywa teraz animacja kulturalna z elementami tam czegoś w internecie. Wtedy na 30 miejsc zdawało 270 ludzi, którzy chcieli, wiesz, wejść w te struktury, bo wiadomo, bo że tam przede wszystkim się dobrze bawisz, nie? Ale oprócz tego, że dobrze się bawisz, ja, wiesz, dostałem się tam z drugim wynikiem, nie? Na te studia. Przyszedłem z marszu, a tam zdawali kolesie, wiesz, hippisi, jacyś, wiesz, jacyś goście, którzy chcieli uciec przed syfem, przede wszystkim przed wojskiem, tak? I wiedzieli, że pójdą na te studia i będzie okej. Okay. Ja się tam dostałem i okazało się, że, wiesz, oprócz dobrej zabawy też trafiłem na ludzi, którzy kształtowali jakąś moją osobowość. Bardzo szybko, wiesz, Władek Sikora, Nestor polskiego kabaretu, po prostu, nie wiem, czy interesujesz się kabaretem, nie wchodzisz w to, ale prawdziwego kabaretu, nie tego, który jest teraz w telewizji, nie? No wciągnął mnie w te struktury. Ja zresztą nie ograniczałem się nigdy do jednej, wiesz, jednej działki. Bo ile na przykład na studiach była taka sytuacja, że byli, wiesz, siatkarze na przykład, byli ludzie, którzy interesowali się kabaretem, byli muzycy, byli jacyś ludzie, którzy robili coś innego. Ja miałem kontakt ze wszystkimi, wiesz. Ja z uwagi na to, że mieszkałem w Zielonej Górze, a już moja mama się wyprowadziła do Iławy na Mazurach, no to byłem tylko dwa razy w domu na święta jechałem. Siedziałem cały czas w tej Zielonej Górze. Także, wiesz, weekendy spędzałem z różnymi ludźmi, wiesz. I znałem wszystkich, nie? I wszystko mnie interesowało. I po prostu wydaje mi się, że to rzutowało na to, że jestem takim, a nie innym człowiekiem. Aczkolwiek, wiesz, cały czas żyłem w przeświadczeniu błogim, że na kaowców czeka praca, tak? Bo wtedy, wiesz, jak zdawałem na studia, wchodził taki pan w ogóle, starszy, tak kiwał głową i mówi: zdawać, świetlice dworcowe czekają, nie? Mówię, dobra, niech będzie świetlica dworcowa, ale jeszcze, wiesz, ci kaowcy byli wszędzie. Lubisz, jak się dużo dzieje po prostu, no to widać. Lubię, tak, ale generalnie, wiesz, przyszedł upadek komuny, ja skończyłem studia i nagle się okazało, że o tych kaowców nikt się nie bije, wręcz przeciwnie. Wszyscy mi znani kaowcy są, wiesz, wyrzucani, bo, wiesz, restrukturyzacja, zamykane są domy kultury, jakieś tam sprawy instruktażowe, nikt nie potrzebuje kogoś takiego jak ja. No to co zrobiłem, wiesz, zacząłem jeździć z kolegami do Holandii, do roboty, gdzie, wiesz, zdzierałem paluchy, ryjąc w ziemi. Ja truskawki zbierałem i sadziłem poraty. Tak, a ja robiłem różne rzeczy, wiesz. Na przykład plewiłem skorzonerę, taką roślinę. W ogóle to było ciekawe, my mieszkaliśmy na takim getcie, pojechaliśmy tam, wciągnęli nas kolesie. Nielegalnie jeździliśmy generalnie, pamiętasz? Tak, oczywiście nielegalnie, ale w tym rejonie, gdzie my pracowaliśmy, to było Rejzel, na granicy holendersko-belgijskiej. Jeszcze był nielegalny, wiesz, nielegalna była praca Polaków, aczkolwiek było zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą i przymykano na to oczy. W ogóle to wyglądało w taki sposób, że, wiesz, my przyjeżdżaliśmy. Jak w obozie pracy się czułem, byłem za wielkim murem, musieliśmy udawać, że jakby w ogóle, wiesz, nic tutaj nie pracuje. Tam pewnie większość o tym wiedziała, ale generalnie jakby wpadli na taką pole plantację, no to było, wiesz. Ale u nas było inaczej. Ja uciekłem w końcu, bo ja byłem tak tam traktowany, że miałem po prostu dość. Przez Polaków najbardziej. Ja byłem, ja 5 albo 6 razy tam jeździłem. Pierwsze co, jak przyjeżdżaliśmy, to za tam kilka guldenów musieliśmy kupić sobie rower. Taki rower często, który, wiesz, w zależności od tego, ile mieliśmy tych pieniędzy, że był na przykład, zamiast kierownicy miał przyspawaną rurę, nie, taką, żeby można było jeździć na te pola, nie, i myśmy pakowali się, wiesz, worki foliowe, bo tam 4 pory roku cały czas, bo to niedaleko Morze Północne, jeździliśmy i robiliśmy jakieś dziwne rzeczy. W ogóle ci Holendrzy, wiesz, oni tam, jedyne co umiem powiedzieć, to chuje morche i, wiesz, jak tylko widzieliśmy jakieś chuje, on mi po holendersku to masz, co ja mam robić, nie? Na przykład. I często jechaliśmy, na przykład wywoził nas jakieś pole i my cały dzień coś robiliśmy, a on potem przyjechał i nas wszystkich spierdolił, bo robiliśmy nie to, co trzeba, nie? No to już tam inna sprawa. W każdym razie, no tam jeździłem, do tej Holandii jeździłem, a policja nas na przykład zatrzymywała, nie? My wcale, wiesz, mokrzy, w błocie i we are tourists from Poland, nie? I on to, no ale no, tak, wiesz, zarabiałem pieniądze, ale tak sobie pomyślałem, że... To jest idealny moment, żebyś zasubskrybował ten kanał, dał łapkę w górę, podzielił się ze znajomym, bo może ktoś po prostu potrzebuje takiej inspiracji. No chyba nie o to chodzi w moim życiu, nie? W międzyczasie okazało się, że moja żona jest w ciąży, coś trzeba było do garnka włożyć. Załapałem się do pracy w ośrodku. To nie był jeszcze most, tylko to był ośrodek dla dzieci ze specyficznymi trudnościami szkolnymi. W tym samym miejscu? Jeszcze nie, to jest Przytok, to jest pod Zieloną Górą, niedaleko też Zaboru. Też w ładnym pałacu, aczkolwiek to była praca z dziećmi tylko 1-3. Czujesz? Te maluchy, no, to jest po prostu setka. Nie?
to tam przeszedłem taki, wiesz, duży chrzest, jeśli chodzi o pracę z takimi maluchami, aczkolwiek byłem... I jak tam trafiłeś właściwie? Tak gdzieś coś słyszałeś? To tak się dowiedziałem. Moja żona pracowała wtedy w przytoku, w podstawówce, bo ona też dopiero co skończyła studia i mówi, wiesz co, jest praca tutaj, ktoś mi powiedział, jakaś znajoma, że może byś się zahaczył. A poszedłem tam, wiesz, tylko po pieniądze, nie? Ale okazało się, że nawet jakbym chciał tam zostać, to pracowałem za babkę, która była na urlopie jakimś tam macierzyńskim, mówię, okej. Okazało się, że sanatorium dziecięce, które znajduje się w Zaborze, w tym momencie jest przekształcane w szpital psychiatryczny. I to teraz gdzie jest? I tam powstaje zespół wychowawczy. No to pojechałem, żeby się spytać, czy tam nie przyjmą mnie. Okazało się, że okej, dobra. Nie? Jako właśnie wychowawcy tych dzieciaków, tak, które tam się też uczą, mają szkołę, tak? Tak, bo generalnie wiesz, ja jestem cały czas pracownikiem szkoły. My mamy szkołę, która jest przy centrum, ale pracują w niej dwa rodzaje nauczycieli. Jedni to są dydaktycy, którzy normalnie prowadzą lekcje, a drudzy to są tacy ludzie jak ja, czyli nauczyciele, wychowawcy. My jesteśmy zatrudnieni przez szkołę, ale swoje obowiązki wykonujemy w samym pałacu. Czyli popołudniami zajmujemy się dziećmi. No i mówię, załapię się na trzy miesiące. Tak, ale to jest jakby właśnie ta dorosła osoba, która mówi największym wsparciem w ogóle w takich momentach. No zdecydowanie. Ile masz dzieciaków pod sobą? Tak średnio właśnie? Średnio jak klasę, tak? 17. Normy przewidują 12, ale to wiesz, to jest tak, że... No generalnie, wiesz, no i mówię, 3 miesiące, 5, no 6, potem mówię, dobra, dam sobie jeszcze rok. Ale okazało się, że trafiłem na taki grunt, że od razu się zacząłem sprawdzać i zaczęło mi to pasować. Nie, zwłaszcza, nie było tam jakiś trudny chwil na początku? I mówię, Boże, co teraz? Był, wiesz, mi to pasowało, bo to był taki hardcore, wiesz, ja przez długi czas byłem jedynym facetem tam w pewnym momencie, nie? A tam wrzucano do tego worka wszystko, co się dało. Miałeś problem w szkole do środka, tak? Coś tam, zagrożenie, że... Który to był rok 26? 98. No to taka końcówka, hardkorowe to były te... No tak, to było dużo rozbojów na ulicy, nie było kamer na ulicach i tak dalej, nie? Wiesz, że tam na przykład, wiesz, jakieś punki, nie? To bardziej to było jeszcze. Mówię, ty nam, słuchajcie, panka, co pan może wiedzieć o punku, nie? Bo wiesz, beka, byście się zdziwili, nie? No ale się wkręciłem. W każdym razie, wiesz, na początku byłem gościem od tego, żeby rozładowywać adrenalinę, czyli tam doprowadziłem do zbudowania boiska, wiesz, biegałem z tym ciekawym. W ogóle wszyscy chcieli grać w nogę i tam zdarliśmy w ogóle darn na byłym polu, kurde, do gołej ziemi. Realizowałem się, robiłem takie rzeczy. Potem po jakimś czasie pojawiło się kilku facetów, którzy przyjęli jak gdyby pałeczkę, w wielkim skrócie mówię, jeśli chodzi o działalność sportową. A ja jednak wróciłem do tego, co jest clue, wydaje mi się, mojego życia, czyli do robienia czegoś artystycznego, tak? O. I? No i wiesz, na początku zająłem się robieniem tak zwanych apeli artystycznych. My realizujemy, wiesz, takie hasła tygodnia, nie? Związane są z nimi zadania, które trzeba wykonać, pod postacią różnego rodzaju przedstawień. Na początku to bardzo kulało, to było, wiesz, takie dosyć amatorskie. Z czasem, wiesz, ja wpadłem na pomysł, że fajnie by było to filmować i za tydzień pokazywać dzieciakom na dużym ekranie. W momencie, kiedy wprowadziłem to w życie, jakość tych produkcji wzrosła, nie? Rozumiesz, o co chodzi, nie? Co innego, jeżeli tam wyjdziesz i powiesz tam wywalone, nie? Jak cię ktoś odbierze. Ale jak już za tydzień zobaczysz siebie na ekranie i okaże się, że zrobiłeś to źle i cię wyśmieją, no to kurczę. Trzeba się postarać. A średnia wieku jaka jest w tym szpitalu? Albo inaczej, w ogóle jaki jest zakres wiekowy? Od 7 do 18 roku życia. Czyli totalnie... Wszystko. Cała szkoła poza liceum. No. No wiesz, z czasem wymyśliłem sobie, że nakręcę film fabularny z tymi dziećmi. I wiesz, kiedy nakręciłem pierwszy film i wszyscy siedzieli tak z gębami otwartymi i przez, 15 minut bili brawo, a potem prosili, żebym puścił ten film jeszcze raz, a potem jeszcze raz, no to się okazało, że ja przez 20 lat nakręciłem 80 filmów fabularnych z tymi dziećmi, wiesz. Ten pałac to jest... Gdzieś na YouTube jest? Czy coś może takie rzeczy nie zobaczyć? Mogę, bo to jest ochrona wizerunku pacjentów psychiatrycznych i to jest tylko dla nas. Wiesz, bardzo często mam pretensje, wiesz, od dzieci czy od rodziców, miałem przynajmniej, nie? Bo oni by chcieli mieć na pamiątkę. No tak, albo w ogóle. Ale z drugiej strony jest taka sytuacja, że wiesz, no żyjemy w takim, a nie innym kraju i nawet jeżeli wszyscy by się na to zgodzili, a ktoś by mógł to udostępnić gdzieś, to ktoś, no ty byłeś psychiatryką, mówiłeś, że byłeś w jakimś sanatorium, tak? To są takie sprawy, wiesz, takie bardzo delikatne. Zresztą mieliśmy taki problem, że musieliśmy wypracować. To trudno jest powiedzieć. Dzisiaj mam wrażenie, że trochę, przynajmniej w naszym wieku ludzie, albo ciut młodsi, tak mi się może wydaje, że nie mam problemu z powiedzeniem, że jednak byłem w szpitalu psychiatrycznym. Albo nie wiem, może ja takich spotykam. Może ty takich spotykasz. Ale raczej jednak jest to wciąż temat wstydu. I zobacz, jak to jest też właśnie, kurde, jak to powiedziałeś, użyć tego słowa tabuizowane. Tabuizowane. Tak? Wiesz co, generalnie ja walczę, wiesz, całe życie ze stygmatyzowaniem ludzi, którzy leczą się. Psychiatry to świr, to w ogóle czubek, to w ogóle... Wiesz co, w ogóle generalnie to jest taka sytuacja bardzo, bardzo niefajna, bo jeśli chodzi o na przykład publikacje, to o czym mówisz, tak? Filmów albo jakichś tam czegoś artystycznego. Jak najbardziej na YouTubie jest mnóstwo jakichś tam przedstawień, wiesz, z ośrodków pomocy społecznej albo ze szkół specjalnych, gdzie no, są ludzie upośledzeni, tak? I no niestety
to, co oni robią, często spotyka się z szyderą. Żyjemy w takich czasach, że nawet ułomność czyjaś może być powodem tego, żeby go hejtować. Ha, patrz, jak downy i tak dalej. Takie no tak, nie było telefonów komórkowych za naszych czasów, a teraz możesz nagrać po prostu tak, nie? I to z tym nie ma problemu, żeby coś takiego publikować. A kiedy ja robię filmy, które wiesz... na przykład, wiesz, ponad 10 lat temu robiłem filmy z dzieciakami, które były zupełnie inne niż dzieciaki, które są w tym momencie, tak? I ten film, wiesz, przetrwał próbę czasu, ja teraz puszczam ten film i oglądają go, wiesz, z zaciekawieniem, biją brawo, mówią, wiesz, dyskutujemy na ten temat. A to nie jest tak, że jestem, wiesz, pedagogiem takim, który będzie robił filmy, zróbmy teraz krąg przeciwko przemocy i wiesz, takie, nie, to jest, wiesz, to jest wszystko na granicy pedagogiki i prawdziwego życia. I prawdziwego życia, wiesz, przede wszystkim skupiłem się, wiesz, na komediach, na filmach romantycznych, na science fiction, wiesz, horrory kręciliśmy, ten nasz pałac to jest, wiesz, idealne miejsce tak, do, chciałem. Wiesz, to Samograj, jak to ludzie mówią. Wypłacili kupę pieniędzy, żeby jako scenografię to wykorzystać. Mamy cudowne lochy, które wiesz, zamieniałem i w jaskiniowców, i w piekło na przykład, i inne rzeczy. No robiłem tego po prostu. Pewnie by to można było wynajmować na produkcji filmowej, tylko co z dzieciakami wtedy, nie? Tak. Trzeba by im hotele wynająć, a to rozumiem, nie jest taki pstryk, nie? Bo hajs z tego jest niezły całkiem do produkcji filmów, czy nawet reklamy tej cholernej. Wiesz, to generalnie, ale no, bo już jak weszliśmy to moją działalność artystyczną, to powiem, że to jednak w pewnym momencie zaczęło wygasać. Mhm. W momencie, kiedy pojawiły się, wiesz, już ogólnie dostępne telefony, kamery wideo i tak dalej. Bo to już przestało być czymś wyjątkowym i atrakcyjnym. Teraz te dzieciaki, wiesz, od lat same się kręcą bez przerwy i wrzucają, wiesz, na TikToka, na ten... No to nie są filmy, to są filmiki, to często są takie, wiesz, idiotyczne jakieś tam wyzwania, wiesz, tak, jak to wygląda, tak, nie? Tak. Ale to tak, czy oni sami z siebie teraz chcą kręcić jakieś takie rzeczy, tworzyć, czy raczej są tam oglądającymi osobami to i tracą czas? Macie tam w ogóle jakieś zasady, że ten telefon tam jest i można mieć w ogóle telefon tam? A ja ci powiem, czy są jednak zasady, bo wiesz, ja mam syna w liceum w Nałęczowie i tak naprawdę, kiedy tam nie wejdę do internatu, to naprawdę te dzieciaki tam... Mój syn dopiero dostał telefon, smartfona w wieku 14 lat i się strasznie z tego cieszę, ale i tak ten rok sprawił, że w ogóle jakby miał go zawsze, nie? Ja ci powiem... Nie ma tam regulacji tego, nie? Okej, okay, a mamy uregulowane to i po prostu nikt się jakoś tak specjalnie przeciwko temu nie przeciwstawił. A mają dzieci u nas możliwość korzystania z telefonów, ale bez dostępu do internetu. Szachmat. Szachmat. I wiesz, jest na początek jest bunt, tak? Jak to bez internetu? Jak to bez internetu, nie? No nie można. I wiesz, motywujemy to ochroną wizerunku pacjenta psychiatrycznego, bo jeżeli będziesz miał, wiesz, smartfon, możesz zrobić komuś zdjęcie, możesz je opublikować i ktoś może mieć kłopoty. I wszyscy się na to zgadzają. Zgadzają się na to rodzice. Podpisują zgodę na to. Jadą do Zielonej Góry, do Lombardu, kupują Nokię, wiesz, którą miał jeszcze Neo w Matrixie na przykład za 50 zł, która w ogóle tam, wiesz, bateria trzyma 2 tygodnie, to jest inna sprawa. Przywożą temu dzieciakowi i on na początku jest tak pełen wkurw, nie? No co ja mam z tym robić, nie? Jeżeli siedziałem na tym telefonie, wiesz, po 10 godzin dziennie. Ale wiesz, kiedy mija ten detoks po tygodniu na przykład i on mówi, kurde, ja nie chcę brać, bo telefony są w depozycie, nie? Są wydawane na popołudnie i mija jakiś czas, ja nie chcę tego telefonu, bo co ja mam z nim robić, nie? No ile mam z mamą opowiadać, co ja miałem na obiad i tak dalej, nie? Albo SMS-y tam wysyłać. Wolę wejść w relację. Wiesz, kurczę, to co zaczęliśmy, nie? Zwłaszcza młodzież zaczyna dostrzegać to, że proszę pana, ja pierwszy raz czuję taką radochę, kiedy patrzę w oczy osobie, z którą rozmawiam. Bo ja u siebie w swoim liceum na przerwach siedziałem i po prostu na Messengerze rozmawiałem z kolegą albo koleżanką, która siedziała 10 metrów dalej na korytarzu. Dlaczego ludzie tego nie widzą, powiedz mi? Dorośli, rodzice. Wiesz co, ja o tym trąbię. Uciekamy właśnie. Od tego? Uciekamy. Łatwiej. Wiesz, w szkole, w której jeszcze tutaj w Warszawie byłem, ja nawet zadałem pytanie, dlaczego wy nauczyciele nic robicie? I ona powiedziała mi wprost, tak, bo nam jest łatwiej. Nie biegałem po przerwach, nie tłuką się i wiesz, a to było fajne wyładowanie emocji, nie? Sprawdzanie siebie i tak dalej. Im jest fajnie, wygodnie, by spokój w miarę, no może młodsi, którzy nie mają smartfonów do 1-3, ale ta starszak już sobie siedzą właśnie i siema na do widzenia. Nikt nie ma świadomości istnienia filtrów, limitowania czasu, Boże. Wiesz co, to jest dramat, bo ja widzę u nas, wiesz, u nas najfajniejsze są wieczory, tak? Bo już te telefony, nawet jeżeli ktoś tam po prostu no, nawijał albo jest tak przyzwyczajony do telefonu, że nawet jeżeli nie gadał, to ma ten telefon, to gra w węża, nie? Żeby... Chociaż bo musisz z telefonu chociaż tam ponaparzać, nie? Ale oddajemy te telefony i wieczorem, wiesz, siedzimy, gramy w planszówki, rozmawiamy, śmiejemy się, przeprowadzamy rozmowy, w których, wiesz, wyciągamy różnego rodzaju rzeczy, tworzymy społeczność, jest fajnie. Ale mamy dzieciaki też z innych ośrodków i mówią, wie pan, u mnie w Mosie inaczej wieczór wygląda. Ja mówię, jak? Bo my w Mosie na przykład jeżeli się staramy, to zasługujemy na to, żeby wieczorem dostać telefon. I tak jak przez cały dzień coś się dzieje, to wieczorem jest cisza jak makiem zasiał, bo wszyscy siedzą w telefonach. Tak. I tylko palce przesuwają do pewnego. Wiesz, kurde, to jest po prostu jakiś dramat, wiesz. Ja mieszkałem w akademiku przez 6 lat. Wróciłem do tego akademika po prawie 20 latach z uwagi na to, że
Władek Sikora namówił mnie do uczestniczenia w takim projekcie Kabarety nie robi. Wiesz, ja miałem możliwość, żeby być kabareciarzem, ale stwierdziłem, że jednak jestem takim człowiekiem, który się szybko nudzi. I tak sobie wyobraziłem, że jeżeli miałbym być w jakiejś grupie, która miałaby, wiesz, 100 razy przedstawiać ten sam program, to powiedziałem, że mam wywalone, nie? Bo to nie byłoby fajne, nie? Mhm. Już nie realizuję się. A Władek po 20 latach zaprosił mnie i mówi, słuchaj, zrobimy super grupę z ludzi, którzy zawodowo się zajmują tworzeniem kabaretu. No i paru znajomych, którzy rokowali, że tak powiem, ale wypadnie robią coś innego i robimy po prostu przedstawienia. Robimy przedstawienia w ten sposób, że przygotowujemy premierowe przedstawienie, pokazujemy w Zielonej Górze i koniec. Już więcej tego nie pokazujemy. To wszedłem to. Mówię, okej, dobra. Zrobiliśmy w ogóle 5 przedstawień w pół roku, wiesz, gdzie robi się jedno przedstawienie, normalnie, wiesz, tak, jeden program i potem jeździsz tym 2 lata. I to, no fakt, że to była taka intensyfikacja, że już się wszyscy pokłóciliśmy, się rozeszliśmy, ale w międzyczasie jeszcze COVID się pojawił i no, projekt upadł. Ale do czego zmierzam? Do tego, że próby mieliśmy w klubie Gęba na uczelni, do której wróciłem po wielu latach, nie? Przyjeżdżam na próbę, wchodzę, klub jest pusty. Za moich czasów on pękał w szwach, nie? Mówię, ale co jest, jakieś ferie są, jakaś sesja, coś, gdzie są studenci? Oni siedzą w pokojach. Ja mówię, ale nic nie słychać. No bo siedzą na telefonach. Wiesz, ja od dłuższego czasu trąbię o tych wszystkich rzeczach, które zagrażają naszemu życiu, które sprawiły, że nie tylko dzieci i młodzież są oczywiście. Dorośli są tak samo w czarnej dupie, jeśli chodzi o brak higieny cyfrowej. Wiesz, a o tym też nikt nie uczy, o tym nikt nie mówi. Producentom jest to na rękę. Wszystkim, którzy na tym na górze stoją i zarabiają hajs, bo mówmy się, tak, tylko po to, żeby zarobić hajs na nas. Przez zobacz, jak wyglądają reklamy na przykład tych wszystkich, wiesz, dostępu do internetu. Ile będziesz miał giga, nie? I angażują się ludzie, którzy nie wiem, czy sobie zdają sprawę, że to jest niemoralne w tym momencie, tak? Już nie będę podawał nazwisk, bo nie chcę nikogo tam po prostu obrazić albo skłonić, że będzie się przeze mnie źle czuł, ale sam powinien wpaść na to, że jeżeli zaczynają się wakacje i zaczynają reklamować pakiety, ile będziesz miał giga, kurczę, i będziesz mógł w tym z tego giga po prostu korzystać przez 2 miesiące w sposób nieograniczony, no to chyba nie o to chodzi. Jak trafić do szpitala psychiatrycznego? W tej chwili? No, co trzeba robić? Ale po co tak mówisz? No, bo to widzisz, no, to coraz łatwiej widzę, nie? Jaki jest skuteczny przepis na to, żeby tam trafić? Wiesz co, zaraz ci odpowiem, ale skończę ten wątek, bo okay, wydaje mi się, że to jest istotne, tak? Bo ja od dłuższego czasu, wiesz, no 2 miesiące temu wydałem swoją nową książkę, Żyje czy to mało, i kończę właśnie, dzisiaj spotkaniem z tobą kończę, że tak powiem, 2-miesięczny okres promocyjny, w czasie którego gdzieś tam jeżdżę i rozmawiam z różnego ciekawymi ludźmi. I byłem, miesiąc temu byłem w programie 4 Polskiego Radia, mieliśmy debatę, czy świat oszalał, nie? Ale no i tam, wiesz, wszystkie te czynniki, które składają się na to, że dzieci, młodzież i dorośli popadają w różnego rodzaju sytuacje kryzysowe emocjonalnie. I jak pojawił się temat, kurczę, wiesz, braku higieny cyfrowej, to wtedy wszyscy się otworzyli, nie? Wszyscy zaczęli naparzać. I dorośli, i dzieci, znaczy dzieci, tam była młodzież, nie? I się okazało, że to jest głównym czynnikiem, który powoduje, że, kurczę, no, nasze relacje ulegają po prostu zupełnemu zatarciu, a przenosimy się w wirtualny świat tak zwany, tak? Który faktycznie nie jest wirtualnym światem, bo jeżeli, wiesz, jest sytuacja, w której na przykład dzieciaki na jakiejś grupie zaczynają sobie dowalać, ktoś się staje ofiarą, tak? I nie jest w stanie tego znieść i popełnia samobójstwo, to jego rodzice nie tracą dziecka w wirtualnym świecie, tylko tracą dziecko w świecie rzeczywistym. Ja, wiesz co, w Olsztynie byłem kiedyś na takiej konferencji, poznałem Maćka Dębskiego, super socjologa, gościa z Gdańska, który prowadzi fundację Dbam o mój zasięg i robią świetne rzeczy. Naprawdę polecam, jeżeli kogoś to interesuje, niech sobie wygoogluje, mają super materiały, udostępniają to za darmo, które mogą pomóc w profilaktycznym podejściu do tego tematu. Maciek ostatnio zorganizował zajęcia, wiesz gdzie? W szkole rodzenia. I na początku, kiedy przyszedł, wszyscy mówią, co on będzie pisał? O telefonach? Mhm. A po 1,5 godziny brawa, tak? Od matek przyszłych i od ojców. To jest temat też tabuizowany, bo wszyscy temu ulegamy i udajemy, że to jest norma, a to nie jest norma. Stary, na przystanku w autobusie, pamiętasz, w pociągu można było kiedyś porozmawiać, dzisiaj wsiadasz do przedziału, czasami się zdarzą takie fajne pociągi, że są przedziałania open ten space, to tam wszyscy... Tak. Nawet nie zobaczył, to wszedł, nie? Mówię, Boże. Ale wiesz... Kiedyś można było nawiązać w ogóle relacje. Psychologicznie to jest udowodnione już, że wiesz, budujesz więź ze swoim dzieckiem od pierwszego dnia, kiedy ono się pojawi na świecie. Nawet jeżeli jeszcze jest w brzuchu, śpiewasz mu, głaszczesz, tak, to tak, są tak, istotne... Ile ty masz dzieci? Ja mam 1 córkę, która już jest dorosła, jest lekarzem weterynarii. No ale generalnie zmierzam do tego, że wiesz, budowanie więzi powstaje od pierwszych dni życia, tak? I ono musi polegać na takim instynktownym działaniu, czyli czułości, przytulaniu, uśmiechu, tworzeniu poczucia bezpieczeństwa. Zobacz, jak to wygląda na placach zabaw, gdzie po prostu dzieciaki tam buszują, jeżeli buszują w ogóle w piasku albo na huśtawkach, i mamy siedzą, wiesz, w telefonami, tak? Ale co robić? No, oczywiście, ja też się nauczyłem, nie chcę, ja bardzo właśnie tak jak ty,
mówiłem, trąbiłem, przewodniczący Rady Rodziców w szkole, zróbmy konstytucję taką szkolną. Nie, że zabrońmy, tylko porozmawiajmy o tych telefonach, wprowadźmy ograniczenia, no bo jednak my sobie z tym nie radzimy, my dorośli i dzieci. I to było wypierane, nie, to nie jest problem, ktoś tam powie, że potrzebuje telefon. Ja mówię, no kup Nokia. Nie, on nie będzie miał Nokia, on musi mieć telefon, bo się musi pokazać, z Nokią to go wyśmieje, on musi mieć smartfon. No, jakby to jest w ogóle czasami ściana beta, nie? Ale jak z tym rozmawiać, jak to ludzie mówi, to jest w ogóle... dla mnie to zaszło za daleko. Nie ma szans, ja byłem przeciwny nagrywaniu filmów w pionie. Z kumplem, nie jednym. Mówię, przecież kina są poziome, oczy mamy poziomo. Nie, kurwa, to jest lata, trzy i do widzenia, dziękuję. I teraz kręcą teledyski w pionie. Ale ja byłem, to jest nie do zatrzymania, Marcin. Ja byłem w ogóle, wiesz, miesiąc temu podpisywałem książkę na targach, książki na Stadionie Narodowym. Mówię, kurwa, przygoda dla mnie niesamowita. I co, kiedy przychodzili jacyś ludzie, mieli tabliczki z napisem twórca cyfrowy, nie? I oni tam, możemy z panem zrobić zdjęcie, czy filmikiem, mówię, jasne. Tylko w pionie, tylko w pionie. Ja mówię, kurwa, jak w pionie? No bo to do rolek, nie? Wiesz, media też. No dobra, okej, okay, no pozmieniało się. Ale wiesz, z tymi telefonami, moja żona jest nauczycielką w liceum. Mówi, ty, mieliśmy radę teraz pedagogiczną na koniec roku, jakąś tam z nowymi przepisami, które wchodzą w życie. I to są przepisy, które regulują pewne rzeczy w sposób jeszcze bardziej, kurczę, ograniczający możliwość jakiegokolwiek naszego działania przeciwko tym telefonom. To są przepisy skonstruowane na bazie czegoś tam w Unii Europejskiej. Nie chcę nikogo wprowadzić w błąd, ale wiesz, z tymi przepisami z Unii Europejskiej to jest tak jak to, że marchewka jest owocem i tego typu rzeczy. I na przykład jest, że nauczyciel absolutnie nie ma prawa dotknąć telefonu młodego człowieka. Tak? To niby ma chronić nauczyciela, bo na przykład dziecko albo tam wiesz, uczeń szkoły średniej może dać ci telefon, żebyś nie przeszkadzał na lekcji, ty go chowasz do szuflady, potem mu oddajesz, a on mówi, tutaj jest pęknięcie, a jego nie było, tak? I może cię oskarżyć. Taka jest argumentacja z dupy po prostu. W ogóle nie, główny problem w ogóle jakby nie ma w tym. No nie, to jest w ogóle z dupy, nie? I to są takie jakieś akcje, no świadomość po prostu nas wszystkich. My musimy mówić, wiesz, ja podkreślam to od dłuższego czasu, że w tej chwili dla mnie, po tylu latach pracy, najważniejsza jest profilaktyka, bo pewne rzeczy są nie do odkręcenia. Taka prewencja jakby, tak? Czyli mówienie o tym i tak dalej. Oczywiście, wiesz co, jak do nas dzwoni babka, wiesz, pyta się, co ona ma zrobić, bo jej dwuletni syn nie chce usiąść na nocniku, jeżeli nie dostanie tableta do ręki. No, kurwa, to skąd on wie, co to jest tablet i co można z nim robić, nie? Sam pamiętam, jak na sesji reklamowej dziecko małe, którego matka trzymała w sadzie, tam doczepialiśmy sztuczne jabłka, żeby wyglądało na bogactwo tego sadu. Matka trzyma to dziecko, tam pokazuje mu jabłuszka, a za kadrem aparatu było oczywiście tablet, czy tam jakiś telefon i to dziecko tak patrzy. Więc wyobraź sobie, ty myślisz, że patrzy na to jabłuszko, a tam stał telefon z jakimiś bajeczkami, strutututu. Ale stary, to tak ryjebanie, że to się w głowie nie mieści, tak? Ja dlatego, wiesz, odszedłem od reklamy, bo tam jest wszystko retuszowane, nieautentyczne, iluzja jedna wielka, ale na przykład jest taki kraj, chyba jak Norwegia, ostatnio ktoś mi powiedział na festiwalu fotograficznym, że tam każde zdjęcie, które jest retuszowane, ma taki znaczek. Tak? Taki duży, wielki stempel, wszyscy to muszą wrócić. To zdjęcie nie jest autentyczne, jest retuszowane, zwróćcie na to uwagę, nie? Fajna rzecz, czyli można, zobacz. Można poinformować o tym, że coś jest nieprawdziwe, żebyśmy nie łukali jak pelikany. Stare, wszystko na zdjęciach reklamowych jest po prostu wyretuszowane, poprzestawiane, podoklejane. I tak ludzie myślą, że tak jest. Ale wiesz co, i też ta kompozycja barw, intensywność tego wszystkiego i dźwięków powoduje, że po prostu no, to działa jak na... Ja ci powiem, że moja córka, no ona już jest dorosłą osobą, tak? Ma, nie będę mówił, ma lat, bo nie mówisz takich rzeczy. No dobra. Ale generalnie jak byłem małym dzieckiem, wiesz, pamiętam, że my mieszkaliśmy, wynajmowaliśmy taką kawalerkę i wszyscy siedzieliśmy razem sobie na kupie. Ona siedziała w takim swoim łóżeczku, tam się czymś bawiła, telewizor był włączony. I ją to w ogóle nie interesowało. Ale jak pojawiały się reklamy, a to były pierwsze reklamy, wiesz, takie bloki reklamy, to ona wstawała, wiesz, i tak. Tak, tak. Zahipnotyzowana, nie? Małe dziecko, nie? I tak patrzy, kurczę, o! Mówi, kurde, kończyła się reklama i nawet zaczynała się bajka i ona już siadała i już ją to w ogóle nie interesowało, nie? My nie mam telewizora, już nie wiem ile lat, ale jak w hotelu gdzieś za czasem jesteśmy, oczywiście tam standardowo jest, to jest tak. Po co w tych restauracjach wszędzie te dają? Wczoraj byliśmy na gofrach z okazji zakończenia roku szkolnego. Okay. Dzieciaki moje nie mają telefonów i taka pani z boku sobie siedzi i mówi, fajną jesteście rodzinką. I jakby tak, nie powiedziała, że nie masz telefonów, ale my po prostu siedzieliśmy, rozmawialiśmy, gadaliśmy, nikt tam po siedzeniu nie łapie za telefon. Ale można rozmawiać, być. To bywa trudne. Bo dziecko się nudzi, to ono chce coś zrobić. I łatwo jest dać ten telefon, wiesz. Tak. To jest pójście na łatwiznę. Ale wiesz co, to jest najłatwiejsze, bo weź do pierwszej restauracji, jak siedzi rodzina, tak? Już dzieciaki mają, wiesz, takie podkładki pod tableciki i wiesz, i rejebanie, tak? A potem zdziwieni wszyscy, czemu to dziecko jest nadpobudliwe, nadruchliwe i tak dalej. Naukowo udowodnione jest, że ze sprzętem elektronicznym dzieciak w zasadzie do 5 roku życia w ogóle nie powinien mieć do czynienia. Tutaj niektórzy starają się normalizować, że no dobrze, tam jedną bajeczkę dziennie jak sobie obejrzy, to już tam krzywda mu się nie stanie. Gówno prawda. On w ogóle nie powinien z tego korzystać. I wiesz, nie mówiąc o tym, że prawidłowe funkcjonowanie rodziny powinno polegać na tym, że my jeżeli idziemy gdzieś razem na obiad, to spędzamy ten czas razem, tak? Wiesz,
Portugalii na przykład ktoś mi powiedział, jest taka knajpa, że przychodzisz, jeżeli chcesz zamówić żarcie, otwiera się szufladę i wszystkie telefony lądują tam, nie, inaczej ci kelner w ogóle nawet karty nie poda, tak? No może to jest jakiś sposób, tak? To byłoby fajne, ale zobacz, no, i tacy ludzie siebie siedzą w tych telefonach, nieraz to widziałem. Telefony czekają na kolację, tak jak my naprzeciwko się jakaś para sobie siedzi w telefonach. Któryś z nich nagle wpada, wróćmy, i te miny są takie, no posępne raczej jak oglądamy. Któryś z nich wpada, zróbmy sobie zdjęcie, tak, na Facebooku tak, jesteśmy i nagle uśmiech, nie? Tak. Rzuca, już. Z powrotem obydwa. Jezu. Ale to tak samo, wiesz co, właśnie wracając do tych placów zabaw, tak? Albo nawet matki z wózkami. Wiesz, to Doda nawet powiedziała kiedyś, tam, wiesz, Doda różne rzeczy mówi, ale tu powiedziała coś mądrego. Mówi, że ją to strasznie irytuje, kiedy widzi, że na przykład dziecko gaworzy tam, nie? Bo to było w kontekście tego, że ona nie chce mieć dzieci, bo to jest taki temat, o którym się mówi, że to jest tam kontrowersja. To w każdym razie ona tam... No jej wybór. Jej wybór i tyle. Ale mówiła, że po prostu... Jeżeli ma być taką matką jak niektóre matki, to woli nie być matką, tak? Mm-hmm. I argumentowała to tym, że widzi często na przykład, jedzie matka z dzieckiem, które z wózeczka tam do mamy, uśmiecha się. Uśmiecha się, wyciąga rączki, to jest naturalny odruch, bo się chce przytulić. A mama wykorzystuje ten moment, żeby wyciągnąć telefon i zrobić mu zdjęcie. Bo on jest wtedy naturalny, uśmiecha się, portret naturalny. I wrzuca na Instastory i tam dostaje lajki, ludzie piszą, jaką jesteś zajebistą matką, nie? A to nie o to chodzi, kurwa, to nie o to chodzi, no ludzie. Przeżywanie chwili. A oprócz tych telefonów, co to jeszcze z takim historią, może problemy ze złestowaniem nie robię, no ale te rzeczy, z jakich właśnie zadałem to pytanie z 5 minut temu, jak trafić do szpitala psychiatrycznego, tak specjalnie to pytanie zadałem. Co jeszcze się dzieje? Jakie tam są rzeczy, które właściwie są tak, że druzgocą nas i znowu o tym w ogóle nie mówimy, nie? Boję się oczywiście, jak będziesz używał tych słów zaraz, że algorytmy właśnie znowu przez to zjeżdżają w YouTube, na YouTube, bo oni myślą, że my mówimy i gośki rozmowa z tobą oczywiście nie ma tyle wyświetleń, co mogłoby mieć z uwagi na to, że używali się słów właśnie przemoc seksualna i tak dalej, bo to w ogóle trzeba byłoby wypikować. A ten głupi algorytm to czytuje, więc on myśli, że my o tym mówimy, tak? Więc to jest w ogóle, kurde, stary, co my sobie robimy. My ufamy temu wszystkiemu, sztucznej inteligencji, która to wyczytuje i stwierdza, że na te słowa to nie promujmy tego. Gdzie to jest niosące wartość? Ale to jest bez sensu, wiesz, no z jednej strony to ma to swoje uzasadnienie, bo dzieciaki wyszukują, tak? Rozumiem, ale to nie daje mi instrukcji, jak to robić. Jak popełnić próbę samobójczą? Wiesz co, robiliśmy literaccy, to są tacy super małżeństwo, nie wiem, czy ty ich kojarzysz. Widziałem, jak to znowu, no. Robili ze mną materiał, przyjechali do mnie i oni potem w rozmowie wszystkie słowa zniekształcali, nie? Czyli jak była próba samobójcza, to była próba samobójcza, nie? Jakieś takie rzeczy, żeby po prostu algorytm tego nie wychwycił. No, to jest kupa roboty. No, kupa, ja wiem, ja zdaję sobie sprawę, no ale no... I pomogło? To ciekawe, aż zobaczę. No, wiesz co, tam chyba 8 tysięcy wyświetleń mamy, no to nie jest tak najgorzej, nie? Ale też widzisz, byli tego świadomi, nie? Byli tego świadomi, tak. No to jest... Ale wiesz co, bo... Dobra, no jakie tak, bo telefon, bo my mówimy o telefonach jako o złodziejach czasu i jako tam zabójcy relacji, tak? Ale teraz... Podejdźmy do tego, co te dzieci robią w tych telefonach i w ogóle w świecie, w bo internecie. Wiesz, telefon jest zarąbistym narzędziem, tak jak kij, uproszczę. Ale oczywiście. Możesz nim iść po górach, się wspierać, podać komuś pomoc, ale możesz nim zabić. Tak. Dokładnie jest tak samo z telefonem. Narzędziem też jest nóż i siekiera, tak? I ja robię świetne filmy, ekstra zdjęcia. Okay. Mogę faktycznie coś tam zrobić, napisać. Tylko, że zobacz, no to jest ten wiesz, balans. Bo to chodzi o to, wiesz, ja już po prostu do znudzenia powtarzam, że żaden system nakazowo-zakazowy do niczego dobrego nie prowadzi. Jakikolwiek zakaz to powoduje, że kurczę, u każdego człowieka budzi się ochota, wiesz, zdobycia owoca zakazanego, tak? Wszystko musi być wytłumaczone i przede wszystkim dzieciaki muszą zdawać, dorośli też, z niebezpieczeństw, jakie czyhają na nie w internecie. Bo my tak mówimy, wiesz, jako o złodzieju czasu, jako o zabójcy relacji. Ale co te dzieciaki robią w tym internecie? Bo zazwyczaj się mówi, grają w gry. Gówno prawda. Teraz coraz więcej dzieciaków, wiesz co robi, ogląda pornografię. To taką pornografię ostrą. Ona jest za darmo. Ona jest za darmo i jest ogólnodostępna. Jeżeli dzieciak, który ma 10 albo 11 lat, wiesz, karmi się oglądaniem zbiorowego seksu, to jak on będzie traktował w przyszłości, już w obecnych czasach, bo to już, wiesz, zaczyna się rozbudzać seks, tak? On traktuje innych ludzi instrumentalnie, tak? On traktuje w sposób wulgarny. On nie nabrał jeszcze kompetencji miękkich i on traktuje tylko po prostu inną dziewczynkę jako kogoś, kogo można zesnąć po prostu i tyle. Zaspokojenie potrzeb, tak. No. Nie mówi się o tym, tak? Nie mówiąc o tym, że wiesz, w związku z tym, że dzieciaki czują się coraz bardziej samotne przez to, że mamy kryzys rodziny albo rodzicielstwa, no to są różne opinie, wspieramy się. Grupa rówieśnicza nie funkcjonuje tak, jak funkcjonowała w naszych czasach, no to atencyjnie szukają sobie kogoś, kurczę, po prostu w internecie. I zdarza się, że trafiają na osoby, które wykorzystują po prostu ich młodzieńczą naiwność. Trafiają też na rówieśników, którzy wmawiają im, że miłość, no to jest seks przede wszystkim, tak? Dochodzi do inicjacji seksualnej,
poniżej 15 roku życia, dużo poniżej 15 roku życia. I to też właśnie trafiają dzieciaki do ciebie z takimi historiami? Z takimi historiami trafiają, bo po jakimś czasie po prostu one zdają sobie sprawę, że no doszło do czegoś, do czego jeszcze nie powinno być, nie radzą sobie z tym emocjonalnie i próbują sobie odebrać życie. Gdzie są te autorytety? Dlaczego nie ufają komuś, że im właśnie powie, że żeby iść na pierwszej randce, to trzeba zrobić uprawę oralną, nie chcę, że właśnie, wiesz, co chodzi. Komu oni ufają? Dlaczego są takie rzeczy, nie? Bo nie ma edukacji. Nikt o tym nie mówi, nie? Nie ma edukacji, słuchaj, byłem kiedyś na konferencji w Gorzowie i nam się spieraliśmy, czy to powinna robić szkoła, czy to powinni robić rodzice, tak? No wy się spieracie zamiast działać. Kto to właśnie, wiesz, co chodzi? Ale nie, nie, to nie jest tak, nie? Bo ja tam... wierzę. Oskarżasz mnie teraz. Nie, no po prostu wiesz, okay. konferencje, okay. mówimy i co? Okej, okay, nie, bo kto na takiej konferencji to mówimy, co powinno być zrobione, z uwagi na to, że ja na przykład od lat, wiesz co, kto nas słucha? No na przykład teraz powstaje edukacja zdrowotna, program, który ma być wprowadzony od września i ma zawierać elementy edukacji seksualnej, aczkolwiek ja uważam, że edukacja seksualna powinna być osobnym programem. Wiesz, zmieniła się władza. Tamta, która była poprzednia, wiesz, no to, że seksualność będzie i tego typu rzeczy. Z edukatorów seksualnych robiono zboczeńców i dewiantów i w ogóle, pamiętasz tego Pawlaka, tego rzecznika praw dziecka, który opowiadał, że oni będą podawali tabletki dzieciom, które będą zmieniały płeć dzieci. Coś to jest w ogóle jakaś totalna, wiesz, totalny idiotyzm. W każdym razie do tej pory istniał przedmiot, który nazywał się wychowanie do życia w rodzinie, który był obrzydzany z uwagi na to, że tam była na przykład budowa genitaliów czy coś takiego. Przedmiot nieobowiązkowy, przedmiot, który był realizowany przez 30 godzin w roku szkolnym. Nie? Przerwę. Brak takiej głupiej, podstawowej w ogóle rzeczy, tak? Sprawia, że w wieku 50-60 lat do mojego znajomego lekarza, urologa trafiają chłopaki właśnie z powiększoną prostatą i on mówi, no panie tam Zygmuncie, ma pan prostatę powiększoną. On, to w sensie, albo inaczej, on w ogóle powiedział, że ma pan prostatę. Tak trochę czasami żartuję. On, Boże, to jestem chory. Jakby w ogóle nie ma świadomości w ogóle takich rzeczach podstawowych, nie? Okay. Na penisa mówią siusiak. Mm-hmm. I to też urolodzy w ogóle. No jaki siusiak? W ogóle wiesz, co chodzi. Zobacz, to jest w ogóle trudny temat dla nas wszystkich, nie? To jest trudny temat dla nas wszystkich. Rozmawiać. Dlatego powinni to robić zawodowcy po prostu. To powinno być, wiesz, robione przez zawodowców. Wiesz, mieliśmy w środę teraz konferencja u nas była w Zaborze, gdzie była setka specjalistów z różnych dziedzin, wiesz. Ja zacząłem mówić o tych tematach tabuizowanych, o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o na przykład atencyjne wysyłanie przez dzieci sobie zdjęć rozebranych albo filmików. Niestety te. Wiesz, coś trafi do internetu, to w internecie zostaje. I bardzo często gdzieś tam wypływa po jakimś czasie. Kiedy wypłynie, a jesteś z mniejszej miejscowości, to nie wytrzymujesz i próbujesz się zabić, i dlatego trafiasz do nas na przykład. Mnóstwo seksuolożek przyszło do mnie po tym spotkaniu, żeby mnie zaprosić na spotkanie. Powiem, że po prostu zajebista sprawa. To trzeba o tym mówić. Bo to się tak bagatelizuje, nie, to tam czasami może ktoś, kurczę. Dopóki się nie wydarzy coś strasznego, to nikt nie mówi. Ja rozmawiam z dzieciakami, wiesz, i dziewczyny mi mówią, proszę pana, u mnie cała klasa wysyła sobie to zdjęcia. Jesteś po prostu, wiesz, odrzutkiem, kiedy tych zdjęć nie wysyłasz. No tak. Bo jesteś cieniasem. My wszyscy wysyłamy sobie, kurczę, i co to ma? Zobacz, jak to się zrobiło. Wiesz, i to jeżeli jesteś na przykład w czwartej klasie, to traktujesz taką zabawę. Jeszcze nie zdajesz sobie sprawy z tego, czym to się może skończyć. A kiedy już na przykład, wiesz, za parę lat wchodzisz w jakiś tam związek, a to zdjęcie wpłynie do twojego partnera czy partnerki, no to słabo wygląda. Dlaczego nikt nie mówi też o tym, że na przykład oglądając my się programujemy, a szczególnie w tym wieku młodszym, od 7 roku życia, tak? Jak ci mają ten telefon, wszystko to, co oglądasz, jakie tam wyglądają relacje, jak tam wygląda właśnie szanowanie ludzi, czy ich nieszanowanie, to oni myślą, że tak się robi. Wiesz, ty poruszyłeś, mi się też nie podoba wielu artystów, których nawet znam, śpiewają w taki sposób, że twoja stara misz, to nawet problem o tym śpiewa. Jestem ciekaw, jak kiedyś zadam Oskarowi to pytanie, przejrucham twoją starą i ta szmata mi za to płaci, w ogóle jakiś taki tekst. Ale wiesz co, ty nie czytałeś mojej książki ostatniej. Nie, bo ja poruszam ten temat. I to jest w ogóle jakiś hardcore. Oni tego słuchają wszyscy. Tak, słuchają. I tam to więc wiesz, to, ja... seriale, muzyka. Instagram, ci influencerzy. Tak, widzisz, ja musisz przeczytać moją książkę. To jest po prostu wszystko, ja tam stary. Rozkładam to wszystko na łopatki, stary. I fajnie, że Filia mi się zgodziła na to, żebym użył tekstów piosenek. Nie będę już tam cytował niektórych wykonawców, bo może ktoś się zainteresuje właśnie i zacznie ich słuchać. Gdzie to są, nie, to nie są nawet piosenki o miłości, to są piosenki o ruchu, to są piosenki o gwałceniu. A młodzież tego słucha. Wiesz, ja wychodzę z założenia... I się jara i chodzi, się cieszy na koncertach. No. Wiesz co, ja na przykład rozmawiam z rodzicami, którzy mówią, kurczę, moje dziecko stało się takie wulgarne, agresywne i tak dalej. Ja mówię, czego oni słuchają? Jakie muzyki? No i podają mi nazwy. Te nazwy są zazwyczaj z dzieciniałe, wiesz? Takie, wiesz, że no dobra, to chyba dla dzieci jest, nie? No tam zgadzę na przykład Cypis, tak, Popek, jak to brzmi pięknie, tak? Jakieś tam inne rzeczy. No to jeżeli matka czy ojciec zobaczy coś takiego, to taki człowiek nie może robić czegoś złego. A tutaj jest po prostu uprzedmiotowienie, jak śpiewa Malik Montana, tak, będę cię walił w p***,
w bęben i dzieciaki to, kurczę, wiesz, skaczą przy tym. Jeżeli na koncertach Malika Montany, wiesz, tłum skanduje, to wśród tego tłumu są dziewczyny, to kurde, coś jest nie halo, ty. Ja tam podaję przykład takiego artykułu, takiej socjolożki, czy babki, która się zajmowała kulturoznawstwem. Ona napisała swego czasu taki fajny artykuł Mata usłucza swojej koleżanki z klasy. I podejmuje ten temat i zrobiła badania socjologiczne. Pytała się dziewczyn na koncertach, czy wam to nie przeszkadza, że jesteście traktowane jak przedmiot w tekstach tych gości. Oni mówią, a to tylko słowa, ważne, że bit się tam podoba. Nie, nie ma znaczenia. Nie, to tak nie powinno wyglądać, absolutnie. Słowa mają przecież taką moc. No słowa są podstawą, wiesz. Zaprogramowanie. Ja o tym mówię, kurczę, my... No ale to co zrobić? Mówić o tym. Mówić jak najgłośniej. Pisać książki, robić artykuły, pisać petycje do rządu, chociaż wczoraj się wkurwiliśmy na Big Book Festiwalu. Otwieraliśmy to, mieliśmy spotkanie w sprawie książek, gdzie byłem z Kasią Kachel i z Gosią Gołotą, z którą współpracuję od dłuższego czasu przy różnego rodzaju projektach, że tyle się mówi, tyle naprawdę się zrobiło, poszliśmy do przodu, aczkolwiek tam na samej górze, tak? Rządzący mają to w dupie, tak? Bo w tym kraju generalnie, obojętnie, czy to jest, jaki to jest resort, pewnymi rzeczami nie zajmują się specjaliści, tylko ludzie z nadania politycznego, tak? No cały czas tak jest niestety, tak? I to jest takie irytujące, nie? No widzę, że się poddenerwuje się tym. Ale wiesz co, no bo ja o tym mówię już od dłuższego czasu. Ja, kurczę, już tam za czarnka była taka możliwość, że... Ale z drugiej strony, bo ty też mówisz, że brakuje miłości i tak dalej. Ja przy czwórce dzieci na przykład mam takie rytuały, że jak siadamy do stołu, to właśnie to, że telefonów nie ma, to w ogóle nie ma takiej opcji, ale... Robimy sobie minutę ciszy, zanim zaczniemy jeść, bo się rzucamy, byliby głodni. Rozmawiamy, z czym przychodzisz do tego stołu, zamiast pytać, co słychać. Szukamy tej miłości. I o tym powiedziałem, tej miłości. I też właśnie zacząłem zwracać na uwagę, czego ja słuchałem. Ja słuchałem Iron Maiden, widzisz, jeszcze mam wytytułowane Heaven Can Wait. Powiedzmy... Sam sobie robisz? Nie, z 17-20 lat temu w ogóle, wiesz. Ale ty na przykład dzisiaj założyłeś na moją prośbę koszulkę bez nadruku, ale tam też nie ma śpiewania w Metallice, AC/DC, czy co tam masz o miłości. To mnie też zastanowiło. Tam raczej jest śmierć, złe rzeczy. Też to, zobacz, tak sobie zauważyłem to dzisiaj. Nie atakuję cię, tylko mówię, nie, Marcin, nie, zauważam to, nie? Może jednak też powinieneś chodzić z sercem raczej. Znaczy, ale wiesz, to już by było, wiesz, takie już tam peace and love, nie? Ja nie jestem takim człowiekiem, nie? Rozumiem, ale zobacz, z drugiej strony też na tak jak napis Metallica czy coś, no, tak. To wiesz, ale tak wiesz, tylko ci mówię to po prostu, hej, zobacz to, ja to zauważyłem. Okej, zauważyłeś i wiesz, dla mnie najgorsze jest to, że, jeśli chodzi o koszulki. Agresywna muzyka, może to też jest jakieś wyżycie się w ogóle. Ja też słuchałem Rage Against the Machine w cholerę, bo koncercie no, będę dał. Ja w ogóle miałem bilet na trasę, bo oni się reaktywowali. No tak też miałem. A nie przyjechali, bo po prostu nogę złamał, a potem się pokusili, odwołali i rozwiązali zespół, nie? Tak, to miałem... słyszałem. Tak. Rozwiązali teraz nowy zespół? Rozwiązali, bo się znowu pokusili, powiedzieli, że już nie będą grali. No, tylko w Krakowie miał być. Nie? W Krakowie miał być, no. Ale Tom Morello będzie teraz w Gdyni na openerze. Jadę. Będzie no, fajny, teraz będzie Maneskin i Tom Morello. No to są takie rzeczy z naszego... Ale ja ci powiem z koszulkami, w ogóle... No. Ja na przykład teraz mam grupę i cała grupa siedzi w koszulkach Iron Maiden, Black Sabbath i tak dalej. Bo teraz jest moda na takie koszulki. No moda, no. Wiesz co, moda jest. Wiesz co, te wszystkie sieciówki wypuszczają koszulki po prostu z Metaliką i z tymi innymi rzeczami. To jest przerażające, bo wiesz, kiedyś widziałeś takiego gościa na przykład jak ja, który szedł w koszulce Motorhead, no to sobie myślałeś, słucha takiej muzyki albo jest z jakimś tam klikiem, albo metalowcem, albo tam, no po prostu. A... Teraz wiesz, jest moda, ja pytam się dzieciaka. Ale... No nie wie, co to jest w ogóle. Oni myślą, że Nirvana to jest marka odzieżowa, tak? No tak to ale oni wykupili licencję, tam ci dostali hajs, którzy żyją. I dziękuję. To są atrakcyjne koszulki. No to oczywiście, tylko hajs się zgadza. I teraz, no kurczę, nie wiem, co mam zrobić. Wiesz, dobrze, że mi powiedziałeś, że mam kupić sobie koszulkę bez nadruku, to będę miał pierwszą. Może pójdę w tą drogą po prostu. Może faktycznie masz rację, że tam Metallica to nie jest. Tak sobie pomyślałem, zobaczyłem, bo mówiłeś o tych zespołach, a potem myślałem. Ja też niestety trochę lubię te zespoły. No. Tak, ale to nie jest tak, że to jest sens mojego życia. Ja rozumiem. Ja lubię, wiesz no, mam taką pracę, jaką mam. I nie ukrywam, że wiesz, ja jestem fanem muzyki rockowej, tam wiesz, z żoną jeździmy na koncerty od wielu lat, tak jak ty masz tutaj te piękne portrety, to my mamy cały korytarz w ramkach ze zdjęciami i z biletami z koncertów, nie? Gdzie byliście? Gdzie byliśmy, nie? A już po prostu niektóre kapele to już kilka razy widzieliśmy, nie? I to jest no super, nie? No lubimy, no. Co no tak, Boże, i bardzo dobrze robić swoje rzeczy i realizować. Słuchaj, zmieniłbym teraz tło, bo rozmawiamy już 40 minut. Okej. Okay. No i zmienię tło i za chwilę wrócimy, dobra? Jest okej? Tak, no pewnie. Super. To jest idealny moment, żebyś zasubskrybował ten kanał, dał łapkę w górę, podzielił się ze znajomym, bo może ktoś po prostu potrzebuje takiej inspiracji. Czy ty byłeś w terapii jakiejś? Coś w ogóle jakby co? Potrzebowałeś? Nie? Nic takiego, nie? Nie. Bo tam masz pewnie terapeutów, a nie masz tego jak superwizję tam u siebie? Są superwizje. Czyli skorzystasz? Nie. Nie.
A co czujesz, jak... że po prostu, że... A co czujesz, jak ktoś przychodzi, albo dowiadujesz się, że to dziecko, nie wiem, było zgwałcone albo coś? To też się tak siada w człowieka. Po prostu, nie? Wiesz co, generalnie zadają mi ludzie pytanie, jak ja sobie z tym radzę, nie? No można to wybiegać, można czyścić. Można. Ale no jednak co ty czujesz, im bardziej chodzi jako człowiek? Wiesz co, ja muszę mieć grubą skórę. Nabrałem tej grubej skóry. Bo gdybym brał do siebie za bardzo to wszystko, oczywiście, wiesz, jestem empatycznym gościem, mhm. Wydaje mi się, że buduję z tymi dzieciakami takie relacje, że utrzymujemy kontakt na przykład, wiesz, tam latami i mówią, że im pomogłem bardzo. Ale staram się taką granicę mieć, że po prostu, żeby nie brać do siebie za bardzo tych rzeczy, o których często się dowiaduję, które są, wiesz, czymś strasznym, bo nie mógłbym tego robić, bo bym zwariował, bo po prostu bym, wiesz, popadł w jakąś depresję ciężką. No, to jest taki mechanizm jakiś, no, musisz mieć predyspozycję do pracy w tym miejscu. Mhm. Wiesz, są dziewczyny u nas zajebiste psycholożki, które te superwizje muszą, kurczę, mieć na okrągło, bo inaczej nie dałyby rady, nie? Za bardzo biorą to wszystko do siebie, no. To jest tak jak, nie wiem, onkolog pracuje, tak? No tak, tylko z czasem jakaś jest rutyna, więc to trochę znieczulica, nie? Tak, dlatego ja sobie wyznaczam nowe cele, żeby robić coś, kurczę, żeby nie popaść w tą rutynę, albo nie znaleźć się na granicy wypalenia zawodowego, nie? Mhm. I udaje ci się? No udaje się, wiesz. Poza tym teraz zostałem pisarzem, kurwa, wiesz, od paru lat. I to mnie ciągnie, wiesz, strasznie mnie to jara, wiesz? I nowi pacjenci też, to też jest ta zmiana, to mimo wszystko, nie? Tak. Nowi ludzie, to się też zmienia. Tak, ale wiesz, no ja nie mogę ograniczać swoich relacji z ludźmi do relacji tylko z pacjentami. Wiadomo, że to jest ta, moja praca jest na pewno jakąś pasją, bo to nie można powiedzieć, że przychodzę do zakładu i, wiesz, podbijam, kurwa, kartę i produkuję 100 puszek konserw. Aczkolwiek, no muszę coś robić dla swojego dobrostanu. Ja podkreślam to cały czas, nie? Że jeżeli my chcemy komuś pomóc, a ja jestem zwolennikiem właśnie prostych rzeczy, czyli powrotu do bazy i tego, żeby pomagać miłością, tak? To co mówisz, że ty masz rodzinę i kochacie się i to jest podstawą wszystkiego, tak? Ale żeby kogoś pokochać... Mimo, że bywa trudno. Oczywiście, ale żeby kogoś pokochać, musisz pokochać siebie, tak? To za co kochasz siebie? Za co kocham siebie? Mhm. Za poczucie humoru, za niezależność, za to, że potrafię mieć wywalone na pewne rzeczy, zwłaszcza jeśli chodzi o krytykę. Z którą często się zmierzam ostatnio. Naprawdę? Ktoś coś ci mówi? O tobie? Mówi albo pisze. Aha, bo teraz wyszedłeś jeszcze bardziej na światło dzienne, tak, publicznie, tak, tak. Więc no, to w ogóle... No to tak, tak, tak. To jest taki polski, nie? Wiesz, o co chodzi, nie? Że... Ale z drugiej strony to jest chyba naturalna rzecz, bo tak. Zobacz, ta większość ludzi, która siedzi sobie tak w tak zwanym ukryciu, jak mucha przygląda się temu, co się dzieje na świecie, na ścianie, to jest wygodna pozycja. Patrzeć się chce u innych, jak dostałem w pierdziel, ale my próbujemy powiedzieć coś, co nas czujemy, co chcemy. Tak autentycznie mam wrażenie, tak, nie ściemniamy, mam wrażenie tutaj sobie. Ale nie, jednocześnie narażamy się właśnie, że to nie wszystkim się musi spodobać i też to trzeba zaakceptować. Tak. Wiesz, to jest trudne. Krytyki nie otrzyma tylko osoba, która niczego nie robi, nie? A ja wiesz, ja, no zwłaszcza jeśli chodzi o pracę, to prowadziłem kilka tak niekonwencjonalnych metod, że to się w palenie nie mieści. Wspieranie tak naprawdę? No wspieranie, no chociażby to, że wymyśliłem, wiesz, ten Zamek TV, nie? Wytwórnia filmów fabularnych w szpitalu psychiatrycznym. To była pierwsza i nie wiem, czy nie jedyna wytwórnia filmów fabularnych w szpitalu psychiatrycznym, gdzie wiesz, kręcisz horrory z samobójcami, nie doszło. I jednak to zostaje tylko tam, nie ma szans, żeby nie. To, bo to jest ustawowo zakazane z góry? Tak, ustawowo jest w ogóle tam, wiesz, w pewnym momencie... Mimo zgód nawet rodziców i dzieciaków? Są zgody i rodziców i dzieciaków tylko na to, żeby po prostu to było wykorzystywane tylko u nas. Mhm. Kurde, bo to też ciekawe, jaki to był materiał, bo nie? Mogłoby to jest pięknego coś z tego być. Jezu. No, to są fajne rzeczy, naprawdę. Wiesz, często to są ludzie, którzy naprawdę mają zdolności tak aktorskie. Wiesz, ja walczę ze stygmatem, że osoba chora psychicznie to jest albo osoba uzależniona, albo psychopata, socjopata, nie wiadomo jak się tam potencjalny przestępca, a to są bardzo często piękne, nadwrażliwe osoby. To są, wiesz, licealistka, która, kurczę, mówi trzema językami, ma średnią tam ponad 5-0, gra na instrumencie, czyta poezję, pisze sama wiersze, robi... I wiesz, wystarczy jakiś taki mały pstryczek, że jej konstrukcja psychiczna się rozsypuje, jak domek z kart, tak? To czego to brakuje, nie? Znowu tej miłości, mi się wydaje, nie? Wydaje mi się, że brakuje miłości, ale też no, jesteśmy w czasach, w których następuje przebodźcowanie pewnych rzeczy, tak? Nawet jeżeli ktoś jest takim zajebistym ojcem, jak ty, zakładam, że wiesz... No, staram się, tego mnie też nikt nie uczył. Oczywiście, tak? Popełniam błędy i wiesz, też zauważyłem, że moje pierwsze dziecko jest inaczej wychowane, bo ja byłem 15-17 lat inny. Tak. I teraz świadomość miał rośnie, więc już widzę, no przepraszam, starałem się być dobry. Każdy daje chyba, wydaje mi się, swojego maksa. Tylko, że może nie wie, że to jest jego maksa, bo nie ma możliwości. Kurde, no przecież nasi rodzice, no to w ogóle co nie byli? To była czarna dupa w ogóle jakiejkolwiek edukacji. No, zdecydowanie, wiesz, my nie... Zero świadomości. Żadnego wzorca nie mieliśmy, tak? Bo... Oni straumatyzowani po wojnie ze swoimi rodzicami, nie? Ja jeszcze, wiesz, większość tatusiów popijała i to tak, popijała i biła i wiesz, inne rzeczy się działy. Zresztą
Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że nasza sytuacja, jeśli chodzi o rodzinę w Polsce, też do końca nie jest taka różowa, bo co piąta rodzina w Polsce, czyli prawie 20% polskich rodzin, to jest samotna matka z dzieckiem albo z kilkorkiem dzieci. Tych ojców brakuje. To jest dużo. No dużo. To jest dużo, bo... A jak to się wydarzyło? Tak się wydarzyło, że jak się pojawia jakieś niepowodzenie, to facet tam... Pierdolę, nie tak. Będę się męczył. Dobra, idę sobie, nie? Tak łatwo dzisiaj zmienić. To też jest popularyzowane w serialach, w tak, publikacjach, wiesz, problemem mediach, są rodziny patchworkowe tak zwane. Problemem? Jest ich coraz więcej, bo no niestety, nawet jeżeli byś, nie wiem, kurczę, jak był psychowyedukowany, to jednak kiedy masz dzieci z nowym partnerem, to inaczej patrzysz na dzieci swojego partnera z poprzedniego związku, a on patrzy na twoje dzieci z poprzedniego związku inaczej. Rozumiesz? Tak, bo dokładnie w takim czymś jest mój brat, no. No. I wiesz, czasami jest okej, ale czasami nie jest okej, nie? Tak, znowu moja siostra cioteczna była w podobnej sytuacji, ale po 6 latach to się właśnie zepsuło. Zakończyło. No i tak bywa, nie? A czasami... Nie jest to łatwe. Faktycznie przyglądałem się temu i wydawało mi się, że jest w porządku, ale jednak widziałem, że jednak no, ciężko jest pokochać to drugie dziecko, nie swoje, nie? Tak. Bo jest gdzieś skrzywdzone coś tam, on nie między sobą. Mhm. I się, kurde, no, jejku. I tego nie, też jest więcej, mówisz? Wiesz co, nie mówiąc o tym też, że wiesz, jeżeli nawet ten ojciec jest w rodzinie, oczywiście nie chcę oskarżać tutaj ojców, bo znam fantastycznych facetów, nie? To jest sytuacja taka, że bardzo często w Polsce ojciec jeździ tirem na przykład, tak? Albo pracuje za granicą i pojawia się w domu raz w miesiącu. I wiesz, zaburza normy i zasady, które są wprowadzone i realizowane przez mamę. I kiedy pojawia się raz w miesiącu, to albo chce być świętym Mikołajem, który wiesz, chce nadrobić ten stracony czas i pozwala dzieciom na wszystko, przywozi prezenty, jest super tatusiem. Albo jest gościem, który chce rozliczyć za wszystkie tam rzeczy, które nastąpiły w ciągu tego miesiąca i może stać się na przykład katem, tak? I kiedy on ma przyjechać do domu, to dziecko po prostu cierpi w tym momencie, tak? A jeżeli chodzi o samotne matki, to z kolei wiesz, one chcą kompensować brak ojca, pozwalając na zbyt wiele swoim dzieciom. A rodzic ma być rodzicem. Mama nie może być przyjaciółką, nie może być koleżanką dla córki czy dla syna. I ty to wszystko wiesz, właśnie wiesz ze swoich doświadczeń 26 lat. Bo to masz po prostu podane jak na tacy, nie? Mam podane jak na tacy i wiesz, dla mnie największym problemem w tym momencie, w którym nie wiem jak tutaj podejść do tego, jest sytuacja rodzin zastępczych i domów dziecka. Bo o tym się też nie mówi. A też są tam przypadki. Stary, to jest po prostu niesamowita sprawa. Nikt o tym nie mówi. Ja teraz na konferencji właśnie jak występowałem, mówiłem o swojej książce i o tym, że poruszyłem ten temat właśnie w tej lekturze. Mnóstwo przyszło dziewczyn z PCPR-ów, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, bo oni są odpowiedzialni za to, za znalezienie pieczy zastępczej dla naszych dzieci. I nie ma chętnych. Nie wiem, czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że w Polsce nie ma domów dziecka w tym momencie. A co jest? Placówki opiekuńczo-wychowawcze. To się nazywa placówka opiekuńczo-wychowawcza. Rząd... Mhm. Jakiś czas temu wprowadził takie zmiany, że zakazał tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, wychodząc z założenia, że znajdzie się mnóstwo ludzi, którzy będą chcieli założyć rodziny zastępcze. Mhm. Kurwa, żeby założyć rodziny zastępcze, to rząd powinien dać przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne, żeby wzmocnić tych ludzi, bo często to są dzieciaki po przejściach, i przede wszystkim umotywować ich finansowo. A te rodziny zastępcze dostają najniższą krajową za to, że będą się opiekowały obcymi dziećmi, które bardzo często są, wiesz, po różnego rodzaju traumach i mogą sprawiać... I jeszcze w ogóle, przecież jakieś są straszne procedury z tą adopcyjną. Właśnie, słuchaj, właśnie te procedury z jednej strony są... nie mówimy o adopcji, tylko o rodzinie zastępczej, okay. To jest inna sprawa. Okej. To jest rodzina... I teraz wiesz, jest taka sytuacja, że jeżeli dziecko wymaga zaopiekowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tam nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Trafia do rodziny zastępczej i pojawia się jakiś problem, to rodzina zastępcza go zostawia. Ty nawet nie wiesz, na jaką skalę to się odbywa w Polsce. W tej chwili w Polsce łatwiej jest oddać po prostu dziecko z rodziny zastępczej, z powrotem pozbywamy się tego, niż psa do schroniska. Wiesz, ja mam dzieci, które są na przykład, wiesz, mają 12-13 lat i były w 5 rodzinach zastępczych po kilka miesięcy i coś tam nie zatrybiło, no może nie zatrybić. To są, wiesz, to są kwestie adaptacyjne, tak? To jest kwestia zbudowania bezpieczeństwa, to jest kwestia doświadczeń z poprzednich swoich środowisk. Coś nie zatrybiło, dobra, zostawiamy go. A chyba największym, wiesz, chamstwem jest to, kiedy takie dziecko trafia do nas, no bo na przykład się pocięło, albo tam zrobiło awanturę, albo rodzic zobaczył, że ogląda pornografię, trafia do nas i w tym momencie oni się go pozbywają. Składają wniosek do sądu, że oni już nie chcą tego dziecka. I to dziecko jest u nas w szpitalu psychiatrycznym i czeka na miejsce w innej rodzinie zastępczej, albo miejsce w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w których miejsca nie ma. I siedzi u nas miesiącami. Bo tak może być.
No bo tak musi być, no bo gdzie je wystawimy? Czy wy jesteście w ogóle wieloletni zadaniowym jakąś jednostką, nie? No wiesz, to jest taka chunia spleśnia, bo po prostu co, jak ja mam to dziecko wzmocnić? I ono, wiesz, będąc ze mną, no jest zaopiekowane, bo ja staram się, że no, no, to nie jest jego wina, że znalazł się w takim miejscu. Staram się być dla niego jak największym oparciem, a ono zaczyna zapuszczać korzenie w szpitalu psychiatrycznym, tak? I potem też jest ciężko wyjść. No kurwa, to jest dramat. To jest sytuacja taka bardzo patowa i tutaj, wiesz, na górze powinniś tym zająć, nie? Nie mówiąc o tym, że wiesz, wprowadzono przepis, że w placówce opiekuńczo-wychowawczej, żeby uniknąć tego drugiego życia, fali, która zawsze była w tego typu placówkach. Była? No oczywiście. Co ty mówisz? No co ty, no w domach dziecka przecież zawsze byli starsi, ci, którzy rządzili, ci, którzy byli, wiesz, na górze i ci, którzy byli słabsi. Dziś myślisz, że też to jest? Oczywiście, że to jest. Ja w swojej książce o tym piszę, wiesz, dotarłem do raportu Najwyższej Izby Kontroli, która została zrealizowana 2 lata temu, ale w sposób bardzo kompleksowy, pokazująca, że w wielu placówkach tego typu, oczywiście podstawą jest WIK i opierunek, ale cała reszta, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa i inne rzeczy, no nie jest realizowana. Zwłaszcza, że wychowawcy zarabiają tam bardzo mało, jest rotacja, ludzie, którzy są przyjmowani do tej pracy, to często są ludzie, którzy nie powinni tam pracować i to jest, wiesz, no to... Czy ktoś to właśnie weryfikuje? No kurczę, nie wiem, czy ktoś to weryfikuje. To jest bardzo słaba akcja, nie? Ale nie dałeś mi dokończyć. Wymyślono sobie, że dla bezpieczeństwa tych dzieci, właśnie żeby ograniczyć te takie, wiesz, drugie życie i fale i jakieś takie inne rzeczy, w takiej jednej placówce nie może być więcej niż 14 wychowanków. Wiesz, założenie jest okej, ja się z tym zgadzam, tak? Bo im mniej dzieci w placówce, tym lepiej. Tylko co zrobiono z takimi placówkami, w których było na przykład 60 wychowanków? Jak myślisz? Nie. Na przykład były 3 piętra w budynku. To teraz tam są 3 domy dziecka, nie? Czyli 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze. Na 1. piętrze jest placówka opiekuńczo-wychowawcza numer 1, placówka opiekuńczo-wychowawcza numer 2 jest na 2. piętrze. Cały czas korzystają z jednej stołówki, z jednej świetlicy, z jednego boiska. Jest ich mnóstwo, no ale generalnie no, na papierze to są 3 oddzielne placówki. Słabe to jest. Najczęściej dzieciaki trafiają tam z jakiego powodu? W tej chwili? No. Z powodu próbca. A one też są wynikiem po prostu wielu, wielu, wielu rzeczy. To nie jest tak, że... Wielu, wielu rzeczy to jest właśnie... No, przede wszystkim to jest kryzys rodziny. To jest, są rzeczy, do których doszło poprzez niewłaściwe używanie internetu, czyli wiesz, sprawy związane z seksem, sprawy związane z inicjacją, sprawy związane z atencyjnym poznaniem jakiejś osoby i przekroczeniem granic. No to są też sprawy związane na przykład z używkami, nie? W tej chwili w Polsce mamy około 14% dzieci, które są w rodzinach teoretycznie tylko. Bo ich rodzice są niewydolni wychowawczo, ale są, mają te dzieci, bo dostają 500 plusy czy tam 800 plusy już teraz i to im pasuje, tak? I te dzieci są bez miłości, są wychowywane tylko przez ulicę albo przez samych siebie. Piją, ćpają po prostu na potęgę, już takie rzeczy to się w pale nie mieści. No i im się w główkach czasami miesza, tak? A są agresywni, nie mają żadnych zasad, są bez skrupułów i to jest armia około 400 tysięcy młodych ludzi, którzy niedługo wejdą w wiek dojrzewania, będą osobami dorosłymi i będziemy mieli z nimi problem. No tak, bo my jeszcze nie wiemy, co nam przyniesie to. Tak. Brak higieny cyfrowej. Brak higieny cyfrowej, oni wiesz, no to jest straszne, bo... Tam można pewnie kupić narkotyki, umówić się, zobacz, no to faktycznie, to jest narzędzie wykorzystane do wielu, wielu służy powodom, którym to się później jakby dzieje, nie? W sensie przyczynkiem jest do tego, narzędziem. Narzędziem, no. A czy generalnie, wiesz, wchodzi w życie reforma psychiatrii, zakładająca, że etap hospitalizacji ma być etapem, kurczę, końcowym, że absolutnie tutaj pozbywamy się tego. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam, bo uważam, że niektóre hospitalizacje nie powinny zupełnie mieć miejsca. Jeżeli jest placówka opiekuńczo-wychowawcza, w której pracują ludzie, którzy no, chociaż troszeczkę tego powołania mają i sprawią, że te dzieci poczują się bezpieczne i poczują się ważne, to one nie będą się cięły, nie będą po prostu robiły rzeczy, które sprawią, że trafią do nas. Rozumiesz, o co chodzi? To nie są dzieci, które mają schizofrenię albo jakieś tam po prostu sprawy związane z psychozami i wymagają leczenia klinicznego na przykład. To są dzieci, które chorują na tak zwaną niemiłość. W ogóle wiesz, to moja książka ostatnia, która ma tytuł Żyje czy to mało, taki miałem plan, żeby dać tytuł, wiesz, niemiłość, nie? Bo większość problemów, z którymi się zmagamy, no to wynika właśnie z braku tego uczucia. Ale, organek nagrał piosenkę niemiłość, wiesz. Mikromuzyk chyba też. Tak? Chyba tak mi się wydaje. To wystarczy. W każdym razie, no, tego posłuchania, bycia z drugim człowiekiem. Kiedy znajdujemy czas na to, żeby poznać człowiekiem? Ciągle gdzieś gonimy, pędzimy. Ale stary... Napędzani, wiesz, tym wszystkim, coś tam. Ale wiesz co, ja podaję taki przykład w mojej książce, nie? Przyjeżdża dziewczynka licealistka po próbie
Zawsze pierwszy kontakt nawiązujemy w ten sposób, że wiesz, wieczorem siadamy sobie, reszta coś tam robi, zajmuje się właśnie, w coś grają, rysują, tam inne rzeczy. Poznajemy się, tak? Budujemy relacje w ten sposób, że ja zadaję proste pytania, nie? Pytam się, wiesz, czym się interesuje, czy gra na instrumencie, jakiej muzyki słucha, co lubi jeść, wiesz, kotki czy pieski, podstawowe rzeczy. No. Żaden rocket science, nie? Nic wielkiego. I po 10 minutach ona zaczyna płakać, nie? Mówię, ale co ja zrobiłem tak, nie tak, nie? Czemu płaczesz? Ona mówi, nie, jest okej. Okay. Tylko pan mi przez te 10 minut zadał więcej pytań niż mój ojciec przez ostatnie 5 lat, nie? Wiesz, o co chodzi? Mm. No są takie podstawowe rzeczy. Ja nawijam o tym, że po prostu... Tylko dlaczego, wiesz, no, nie umieją rozmawiać ludzie, nie? Nie umieją, boją się, wiesz, bo moją, że słyszą trudnego. Nie? Nie umieją rozmawiać i to nie wynika na przykład z tego, że nie kochają swoich dzieci. Tylko po prostu nikt ich tego nie nauczył. Rozumiesz? Jeżeli wyszli z domu, w którym nikt nie rozmawiał, bo na przykład matka uciekała przed pijanym ojcem, ty po prostu też no, nie chciałeś za bardzo z tymi rodzicami rozmawiać, bo bałeś się, że ojciec ci coś zrobi, a matka po prostu była wystraszona, no to kiedy zakładasz swoją rodzinę, to uważasz, albo masz takie przeświadczenie, albo już takie zasoby, że rozmawianie jest passé, nie? Nie mówimy za dużo. To może nie wynikać ze złej woli, bo możesz... Ja rozumiem, z nieświadomości. No bo to... Z nieświadomości, możesz kochać to dziecko, a możesz po prostu nie potrafić tego robić. No bo są ludzie, albo którzy... tobie się wydaje, że kochanie to jest właśnie to, no. Że dajesz kanapki do szkoły, to jest koniec, nie? Tak. Wiesz, no nie każdy ma... To zależy. Nie dostaliśmy podręcznika przy urodzeniu, tak wychowujemy dzieci, to dziecko będzie takie samo jak wszystkie tamte. No nie, każdy ma jaderką innych doświadczeń, no więc to nawet ale przez to... To wynika też z temperamentu, tak? Mm. Wiesz, ja na przykład jestem ponoć idealnym rozmówcą, bo gdziekolwiek pójdę, to wiesz, babki mówią, z tobą to będziesz trzeba zadawać pytań, nie? No bo po prostu taki jestem z natury, że siedzę i mogę gadać i gadać i gadać, nie? A są ludzie, z których musisz wyciągać po prostu liną, wiesz, każde zdanie, nie? Albo będą ci odpowiadali na pytania w sposób, wiesz, tak albo nie. No to zależy od... Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wiesz, od dłuższego czasu oponuję za tym, żeby wypierdzielić połowę podstaw programowych. Ja o tym już mówię, piszę w książkach po prostu... Mówisz o systemie edukacji naszym, systemie pruskim, tak? Edukacji pruskim, bo one są zupełnie niepotrzebne, no zwłaszcza oczywiście. W systemie, kiedy możemy sobie wygooglować, kurde, wiele rzeczy. I w ten ja czas, tego nie rozumiem. Ale słuchaj, i ten czas poświęcić na budowanie kompetencji miękkich i już od najmłodszych lat uczenia dzieci rozpoznawania emocji, budowania postawy asertywnej, rozmawiania, wiesz... W ogóle jaka psychoedukacja by się przydała? Nie ma tego. No nie ma tego, wiesz. Na wychowanie do życia w rodzinie, cokolwiek by to nie było, ale już jakaś była namiastka, nikt Gustawa w mojej klasie nie chciał chodzić, no. No i to ja, powiedziałem, idź zobacz, a może tam jest coś, co ci przyjdzie do głowy, nie? Nie ma, nie wiesz tego, bo ci powiedzieli. Ale idź zobacz, doświadcz. Jedną lekcję, dwie. Jak będzie beznadziejny, to pójdziesz. I chodził, rozmawiaj sobie o jakichś normalnych rzeczach. Tam nie ma żadnej tragedii. Mhm. Pierdoła. Tak, podstawa. Ale... Podstawa. Już miałem niedawno warsztaty tam ze setką licealistów w takim mieście. I tam zaczęliśmy rozmawiać i tam, kurde, zadali takie proste pytania. I oni na mnie patrzą jak na gościa z innej planety. Ja mówię, słuchajcie, ale kto z was uważa, że jest asertywny? A co to znaczy być asertywny? Licealiści. Serio? I wiesz, i oni przyszli, i jest z nimi pani psycholog, nie? No, kurde. Nie mówiąc o tym, że wiesz, nawet jeżeli masz twardą dupę, to zamiast rozwijać się w sposób naturalny, często jesteś pod opieką rodziców, którzy chcieliby przychylić ci nieba, ochraniając cię przed całym złem tego świata, tak? Czy też przeginka w drugą stronę. Rozumiesz, nie? Czyli rodzice helikoptery albo tak zwane kosiarki, czyli wiesz, przed dzieckiem idę i koszę wszystkie problemy, albo go chronię przed wszystkim. I wtedy wiesz, pojawia się jakiś mały problem i on sobie z tym nie poradzi, nie? No musimy hartować te dzieci, tak? To musi być złoty środek. Nie możemy przeginać ani w jedną, ani w drugą stronę. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest ciężkie, że nie możemy tego zrobić, wiesz, nie możemy podać recepty. Ludzie się mnie pytają, czy ja napisałem poradnik. Ja mówię, to nie jest poradnik, tam nie ma wskazówek, tam nie ma recept, bo każdy człowiek jest inny. Kiedy, wiesz, gdzieś jadę i słyszę o pieprzeniu, wiesz, pokoleniu zetek albo płatków śniegu, ja mówię, co, o czym wy mówicie, ludzie? Mówię, żaden trzynastolatek nie jest taki sam jak drugi trzynastolatek. Każdy z nas jest innym człowiekiem. Każdy ma inną wrażliwość. I trzeba być elastycznym w tym wszystkim. No pewnie. To jest proces. Tutaj nie ma złotej zasady, tak? Zdobywałem wszystko. Czy ty czegoś żałujesz przez te 26 lat tam pracy? Miałeś jakieś takie poczucie, może winny, nawet coś budzi się w tobie? Czy jednak nie. Masz poczucie, że kurde, zrobiłem co mogłem, ale... Wiesz co, wydaje mi się, że zrobiłem więcej niż mogłem. Jestem dumny z tego, co zrobiłem. A marzenia masz? Marzenia mam? No. Czy tylko... Być jak najdłużej zdrowym. Mhm. Wiesz, ja już jestem na takim etapie życia, że ja się cieszę każdym dniem, nie? No najpiękniejsze jest to, że nie wiemy, kiedy umrzemy. I tak. Mnie to na przykład napędza bardzo do życia, nie? Że jakby przez to, że nie wiemy,
Wiesz, jak byłem tam punkowcem, wiesz, no to w ogóle tam perspektywa 25 lat do życia, no to tam. Ale potem po prostu poszedłem na studia, no to już też tam, kurczę, rozmawiałem z kimś, kto ma 40 lat, to dziadek, nie? A teraz to się wszystko, wiesz, tam przesuwa się. Ja pamiętam, tak, 40 latek to mi się kojarzy, że to wszystko nic życia, świetnie. Nie, no w ogóle, ale widziałeś, jak 40 latek wygląda, bo nam się kojarzy z Kopiczyńskim, tak? Ciekawe, czemu tak było, nie? Znaczy, ale no ale wiesz, że, nie wiem, czy pamiętasz tam, ty się piłką nie interesujesz, nie? Ale na przykład ta reprezentacja Górskiego, ci kolesie z tymi, wiesz, PKS-ami, tak, w ogóle tak, z tymi włosami, tak. Oni wyglądali, jakby mieli po 50 lat, nie? Wiesz, old boy, nie? A oni mieli tam po 20 kilka lat, nie? To się zmieniło się, nie? Oczywiście nie oceniamy, wiesz, książki po okładce ani... Ale gdybyś na przykład nie mógł już pracować więcej w szpitalu, z jakiegoś tam powodu pozytywnego, chociaż, no to co byś robił dalej? Już teraz byś raczej edukował, myślisz, jakby mówi na te tematy? Wiesz co, nie wiem właśnie. Bo ponoć jestem w tym niezły, więc może bym się spełniał, bo to chodzi o to, żeby wiesz... No wiesz, bo to może byłoby zeskalować, czyli jednak sprawić, że tak jakbyś podcast nagrywał czy coś swój i teraz byś tym docierał do większości ludzi w sumie. Mhm. Okej, ja rozumiem, że pomagasz konkretnie fizycznie, to jest niezastąpiony w ogóle temat, tak? Bycie z człowiekiem, tak jak teraz sobie widzimy, patrzymy, dwóch ludzi siedzi... Tak, patrzymy sobie w oczy i wiesz, człowiek z człowiekiem, jest między nami okej. Bez względu na to, kim jesteśmy, to po prostu widzimy w sobie dobre rzeczy, może trudniejsze rzeczy, może coś. To jest zajebiste. Takich tak. Spotkań jest mało w ogóle, wysłuchania z ciebie, nie? Ale zdecydowanie właśnie, wiesz, ja nie jestem jakimś cudotwórcą, nie? Ludzie tam mówią, o tam kurczę, pan jest psychiatrą, psychoterapeutą. Ja mówię, nie, ja skończyłem pedagogię kulturalną światową, potem faktycznie skończyłem jeszcze pedagogię opiekuńczo wychowawczą, potem zrobiłem sobie studia podyplomowe z terapii pedagogicznej. No powiedzmy sobie, że ja jestem potrójnym pedagogiem, tutaj na tym się znam. Bycie pedagogiem jest... Ale ty masz swoje skille, swój styl, jakby to jest twój smak życia, to wszystko to jest twoje. Ale wiesz, tego cię nikt nie nauczył na 100% w tych szkołach. No nie ma w ogóle takiej opcji, nie? To jest to, że byłeś pankowcem, to, że przeżyłeś, doświadczyłeś, upadłeś, wstałeś i jednak widzisz, co to... Może tam upadku nie było jakiegoś wielkiego, nie? Ale to... A doświadczyłeś czegoś trudnego w swoim życiu, myślisz? Wiesz co, doświadczyłem, bo wiesz... Rodzice żyją? Ojciec mi szybko umarł, zresztą rodzice się rozwiedli się, nie? To też było takie, wiesz, takie... No bolesne, specyficzne, nie? Bo mieszkaliśmy w małej miejscowości, mama była dyrektorką szkoły. A, wszyscy wiedzieli. Ojciec no, pił, po prostu był przemocowy. A. Mama szybko się z nim rozwiodła, bo to był pierwszy rozwód tam, nie wiem, w powiecie chyba. Mm-hmm. I to było takie, gdzie, jak rozwiodła się, bo przecież ojciec mógł pić i bić, no ale był po ślubie i już tak powinno być do końca życia, nie? No i mama też mi się szybko, wiesz, zawinęła, bo tam miała wypadek i to było takie... A z tego powodu, bo myślałem, że miała dość słów, bo czasami też tak bardzo ludzi zmieniają miasto właśnie ze względu na histerię, jaka tam towarzyszy, mają tylko dość serdecznie. Wiesz, mama się wyprowadziła z tej miejscowości, wróciła do swoich korzeni, bo ona pochodziła z Iławy tam pod Olsztynem, ale tam właziła na taboret, kurde, wieszać firany, spadła, uderzyła się w głowę i się pojawił krwiak i po dwóch dniach umarła, nie? Taka z dupy po prostu śmierć. Czyli kiedyś to? 20 lat temu. Ja pierdzie. Czy no też właściwie jakbyś na początku swojego działania tam w szpitalu, ta, nie? Tak. No. To trudne rzeczy. Na to też nieuchronnie nas wszystkich czeka i też to są rzeczy, o których nie mówimy. No właśnie to, że odejdziemy i że stracimy rodzice. Z drugiej strony, wiesz co, to jest też takie popierdzielone, bo miałem pod opieką w ostatnich latach taką moją ciotkę, która mieszka w Jaworze, w Dolnośląskim. Siostrę mojego ojca w ogóle. Mhm. No i ona tam nikogo nie miała i wiesz, już tam po prostu no, musiałem jeździć, opiekować się nią. Miałem dużo takich traumatycznych rzeczy z tym związanych, ponieważ no, wiesz jak to starsi ludzie, różnie to wygląda, nie? Oczywiście. Miała swoje jazdy, wynajmowaliśmy opiekunki różnego rodzaju, one dzwoniły, że na przykład ciotka tam, wiesz, tam, no już tam, nie będę zdradzał szczegółów, ale bredzi, nie, opowiada jakieś takie... Może demencja się wkradła? Wkradła się i tak dalej. Wiesz, jeździłem do niej na święta, spędzałem z nią święta, kosztem tego, żeby, wiesz, no być ze swoją córką, czy, mm-hmm. czy ze swoją żoną, bo jej nie można było zabrać, bo już to... No to było takie ciężkie, nie? Mm-hmm. I z drugiej strony, kiedy ona odeszła, wiesz, w czasie COVID-u, nie? W czasie COVID-u odeszła, paradoksalnie poczułem ulgę, wiesz? Bo to jakoś mnie obciążało z uwagi na to, że dzieliła nas odległość. No ja pracuję, wiesz, w takim miejscu, w jakim pracuję, a tam się mogło coś wydarzyć, nie? Zwłaszcza jak się zaczął COVID, tam nikt nie chciał się nim opiekować, wiesz, taka pozostawała sama, a na przykład dzwoniła, że wiesz, tam brakuje jedzenia albo jakieś takie historie. Strasznie mnie to tak obciążało. I słuchaj, kiedy ona odeszła, poczułem ulgę, nie? Mimo, że wiesz, no przeżyłem to, wiesz. Brzmi to oczywiście, no tak, trudne. Może brzmi to trudno, aczkolwiek wiesz, przez ostatnie lata, kiedykolwiek u niej byłem, ona mówi, że modli się tylko o to, żeby już umrzeć, bo żadne środki przeciwbólowe nie działają, bo chorowana, wiesz, tam 1000 różnych chorób, jeszcze do tego była totalną lekomanką i kurczę, no spożywała te leki w nadmiernych ilościach już od dłuższego czasu i to przestało działać na nią, nie? No i kurczę, no taki był dyskomfort, nie? No bo widziałem człowieka cierpiącego bardzo, nie cieszącego się, wiesz, w żadnej chwili,
w swoim życiu i modlącego się o swoją śmierć i kiedy ta śmierć w końcu się pojawiła, to poczułem ulgę. Ja też się podzielę swoim doświadczeniem, kiedy mój ojciec odchodził. Może ja nie poczułem ulgi, ale pewnego rodzaju radość, że to się skończyło trochę ze względu na niego. No bo ja sobie musiałem z tym zostać, poradzić, przejść to i tak dalej i ten album, ale faktycznie jak ojciec odszedł, to ja się cieszyłem, że skończył się jego cierpienie. Tak naprawdę, naprawdę, nie? Bo widziałem jeszcze ostatnio tam 72 godziny, to po prostu był taki ból, to były takie skręty ciała przy tym nowotworze, bez leków już w ogóle, to już były sama skóra i kości. No to się cieszyłem, że on naprawdę już odszedł. Mówi, ja już krzyczałem do niego w pewnym momencie, kiedy tam działy się też dantejskie dla mnie sceny, że tam płynęła krew i tak dalej, po prostu, no może być hardcore. No nikt tego nie uczy, nie miałem lekarza, żeby zadzwonić. Musiałem sobie z tym poradzić, z bratem. A ja jeszcze to wiesz, stary się cieszyłem, że mówi, płyń tato na ten ocean życia, leć już w ogóle teraz, nie? No ale jeszcze dobę. Ale wiesz co, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w tym czasie też zmarł mój pies, który miał 15 lat i przez 15 lat nie chorował na nic. I kurde, w ciągu tygodnia po prostu się rozłożył. Na szczęście, wiesz, no, moja córka już tam mieszka osobno, a moja żona akurat wyjechała, bo to było w czasie wakacji, nie? Ale on tam w ciągu kilku dni się zawinął i po prostu, no, odszedł, nie? I to było dla mnie bardziej wstrząsające niż odejście ciotki, słuchaj. No, a z ciotką pewnie nie miałeś też takiej relacji, no. No. Ciężko, nie ma co tego w ogóle porównywać, zupełnie inaczej, ale domyślam się. Ale to było dla mnie coś tak strasznego, że... Dużo później? Wiesz co, to było mniej więcej w tym samym czasie jakoś, tak kilku... Czy dobiło cię, to mówiąc kilka miesięcy, no. To było, ciotka była pierwsza, a potem pies. No, nieważne, to nie ma większych. Ale nie, pies chyba później odszedł, nie? Ale byłem z nim strasznie związany, wiesz, ja zresztą całe życie, wiesz, jak mieszkałem jeszcze za dzieciaka, my mieszkaliśmy w takiej miejscowości, gdzie mieszkaliśmy na samym początku. I bardzo często, kiedy byłem dzieciakiem, ludzie nam podrzucali psy. I wiesz, było czasami tak, że mieliśmy 6 psów na przykład. Mama była dyrektorką szkoły, mieliśmy, wiesz, piękny dom, ogród, sad, tam jakiś taki... I te psy to była moja totalna radość taka. No i spacery z nimi, wszystko. Tak. No. Potem, wiesz, kiedy pojawiła się moja córka, pojechaliśmy kiedyś na wakacje do Świnoujścia i gospodarze mieli husky. I ona tak, wiesz, tak husky, tak ją strasznie kręciła, ale była taka sztywna, nie? Do tych psów. I w końcu tam stwierdziliśmy, że dobra, to weźmiemy zwierzę do domu, nie? One chciały. Moja żona nigdy nie miała zwierzęcia w domu, bo jej rodzice byli przeciwko, a córka była taka sztywna, nie? Ja im tłumaczę, że to jednak są obowiązki, bo mieszkamy wiesz, w centrum Zielonej Góry, w wieżowcu w ogóle. Ale nie dobra będą wychodzić i tak dalej, nie? Okej, okay, nie. No i wzięliśmy tego psa dla nich i to był mój pies, nie, przez 15 lat. Strasznie byłem z nim związany po prostu. To był husky? Nie. Nie, to był kundel. Kundel ze schroniska poszliśmy, wzięliśmy taki, wiesz, specyficzny, kurczę, tam. Ten sukces miał wielu ojców, powiedzmy sobie. Ale byłem z nim bardzo związany, nie? No i tak, wiesz, taki pieszczy się ze schroniska, to miał wdzięczności w sobie na 100%. Kurde, ale wzięliśmy go, wiesz co, on był szczeniakiem. On, aha, to, czyli jeszcze nieświadomy. Tak, on był ze schroniska, ale był przywieziony poprzedniego dnia, także tam... Aha, okej. Bo to też była ciekawa historia. Poszliśmy z moją córką do schroniska i szukaliśmy tam, ale widzę, że ona jest taka sztywna. A no, znam doświadczenia, że na przykład ktoś wziął psa ze schroniska i ten pies, wiesz, znalazł sobie jednego członka rodziny, którego akceptuje, a mógł pogryć kogoś, zrobić krzywdę dziecku. Mówię, no nie będę takiego podejmował ryzyka. Mówię, zastanowimy się. Babka mówi, wczoraj nam przywieźli szczeniaki. Niech państwo chociaż zobaczą. I przyniosło, wiesz, dwie kulki, białą i czarną. Jewka mówi, tą czarną weźmiemy kulkę, nie? No i on, wiesz, taki niedużo, 10 kilo, wiesz, taki, kurczę. A był niesamowitym moim przyjacielem, chyba, kurde, najlepszym w ciągu ostatnich lat, wiesz. Jak to z nim rozmawiałeś najwięcej. Tak, wiesz co, myśmy spędzali dużo czasu. Ale doszliśmy do tematu psa, ale się cieszę. I teraz pojawia się coś, że mi się pojawią łzy, tobie się pojawią łzy i to jest, kurde, najpiękniejsze w moim portrecie autentycznym. No. I ja się tego nie wstydzę, mam to w dupie. Wiesz co, bo ja pracuję z różnymi ludźmi. Doszliśmy do wniosku niedawno, że najwspanialsze relacje, wiesz, z kim mamy, takie autentyczne, z ludźmi ze szkoły, może ja nie ze szkoły średniej, ale z ludźmi ze studiów, z którymi, wiesz, jeżeli z kimś się kumplowałem, to nie było oparte na żadnym interesie, na jakiejś potrzebie zrobienia czegoś, bo teraz, wiesz, jeżeli z kimś pracujesz, no to różnie to bywa w tych relacjach, nie? Starasz się być sympatyczny, no bo, kurczę... Ale ktoś tu myśli, że jesteś odklejony, bo za dużo coś tam robisz. Tak. No tak, oczywiście. Nie według procedur albo coś, no. I wiesz, no ta moja praca jednak opiera się na budowaniu relacji, więzi, nie tylko z dziećmi, ale też muszę funkcjonować w zespole, a z tym różnie bywa. A taki pies jest, kurczę, on cię nie zdradzi, nie? On nigdy nie będzie fałszywy, nie? To było dla mnie... Cokolwiek byś nie zrobił, on się cieszył na twoje przyjście. Zwłaszcza, że no naprawdę całe życie nie chorował. Nigdy niczego nie zniszczył, wiesz. Pierwszy raz wychodził na dwór, jak już w południe wychodziliśmy, o 12. Bo ty po południu nie pracujesz, tak? Ja pracuję na drugą zmianę tylko, nie? Ja pracuję tylko na drugą zmianę, nie? Także tak jak słyszę, jak ludzie, że tam o 6 rano muszę zapierdziewać z psem, nie? A ty tam śpisz w szpitalu w ogóle?
Nie. Wiesz co, ja mam taki system, że u nas struktura wygląda w ten sposób, że wychowawcy pracują popołudniami, ale do 22, ale oprócz tego są zatrudnieni opiekunowie medyczni przez szpital. I oni, oni mają naprzemienne dyżury 12-godzinne od 7 do 19 albo od 19 do 7. Ale ty dzień w dzień do 22 jesteś tam? 5 razy w tygodniu jestem. Ale nie dzień w dzień. Jeden dzień mam czwarty, kiedy jestem na rano, bo mamy wtedy zebranie społeczności, zespół terapeutyczny i to jest dla mnie taki cios, bo mam na przykład 3 dni, wiesz, że wstaję sobie normalnie, bo ja mam inny tryb życia, nie? Ja jestem nocnym markiem. Ja wstaję o 10 rano, tak? Zanim się umyję, tam wykąpię, zjem śniadanie, to jest 12, dopiero otwieram tak oczy szerzej, wychodzę na jakieś zakupy, wiesz, przeciągam się i zaczynam funkcjonować. I przychodzi ten jeden dzień, czwartek, muszę wstać o 7, o 9 już jestem, wiesz, wbijam na salę kominkową u nas, gdzie już wszystko, cała ekipa siedzi, wszyscy pracujący dorośli i moja grupa i muszę prowadzić zebranie społeczności. A jeszcze, wiesz, jestem... I to jest taki cios, nie? No ale to jest jeden taki dzień, ale generalnie mam dyżury tak mniej więcej od 15 do 22 w tym przedziale. A zdarza ci się, że tam zostajesz dłużej? Nie. Czy jednak ktoś tam bardzo potrzebuje rozmawiać coś i... Nie ma takiej potrzeby. Zresztą, wiesz, to, ja jestem członkiem ekipy. To nie jest tak, że tam jest Łokciewicz i on tam po prostu wszystkich ratuje. Nie, absolutnie. Mamy zajebistych opiekunów, mamy świetne pielęgniarki, mamy psychologów, mamy lekarzy. To jest zespół. My jesteśmy zespołem. A jesteś tam jednym z najstarszych pracowników? No. Ale są starsi. Od początku. A ile ten szpital w ogóle istnieje? Tyle, ile tam pracuję, bo ja pracuję od samego początku. Tak? Tak. Okej, to też jest niezła historia w ogóle. Wiesz co, to historia jest taka, że wiesz, to przede wszystkim po wojnie to było prewentorium przeciwgruźlicze, potem to zostało zamienione na sanatorium dziecięce, potem zrobiono tego Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, czyli szpital psychiatryczny, aczkolwiek przy obecnych realiach, czyli wprowadzaniu reformy zdrowia psychicznego, no zobaczymy, czy ten szpital w najbliższych latach będzie pełnił taką funkcję, jaką pełni. Ponieważ reforma zdrowia psychicznego zakłada, że wiesz, pierwszą bazową belką do zaspokajania potrzeb i ewentualnego diagnozowania jest szkoła, pedagog, psycholog. Bo czasami są takie rzeczy, z którymi wiesz, przywożą do nas dziecko, a on nie powinien trafić, nie powinien być zamykany w szpitalu. Czasami można pewne rzeczy... Ktoś to powinien weryfikować. Tak, nie? Ktoś to powinien weryfikować. Druga to jest, to są oddziały dzienne. U nas już jest w Zielonej Górze oddział dzienny i tam się przewijają tysiące, kurczę, młodych ludzi przez cały rok. Bez konieczności, wiesz, spania, bez hospitalizacji, bez odcięcia od środowiska naturalnego. Mają kontakt z psychologiem, mają kontakt po prostu z lekarzem, z pielęgniarką, mają z kim pogadać, rozmawiają z fachowcami. Nie? A reforma przewiduje, że generalnie, wiesz, hospitalizowane mają być tylko w przyszłości osoby wymagające psychiatrii klinicznej, czyli schizofrenicy. Jest mało, to jest jeden przypadek na 40 tysięcy, jeśli chodzi o nieletnich. Osoby w psychozie, osoby w depresji lekoodpornej i jeszcze tam jakieś inne rzeczy. No wiadomo, że są samobójcy niedoszli, tak? No to takich ludzi trzeba przyjąć, to jest duży problem, ale jak to się rozwinie dalej, no zobaczymy. Słyszałem też, że właśnie tam się w szpitalu, bywa, że w szpitalach psychiatrycznych dziecięcych ta młodzież, nie że się licytuje, ale taki niemalże mają ranking, kto ile miał prób samobójczych. Nie słyszałeś? Nie. Zwłaszcza, że wiesz, no... Wielkim problemem naszych czasów jest okaleczanie się dzieci. Tak, też zauważyłem. No. Jest okaleczanie się, ale to okaleczanie... Czy to jest tylko zwrócenie uwagi? W większości przypadków to jest atencyjne. Chociaż nie, wiesz co, bym powiedział tego, pół na pół. To jest, z jednej strony to jest atencyjne, to jest wołanie o pomoc. Kiedy nie wiesz już czego zrobić, co zrobić, no to po prostu się podniesz i ktoś to w końcu zauważy. Chociaż też z tym różnie bywa. Dwa, to jest rozładowanie napięcia. To jest rozładowanie napięcia. Dzieciaki szukają, jak tu kurde się... To, no potnij się, zobaczy, czy krew ci poleci, jak od razu będzie ulga. Przy tych, wiesz, takich informacji w internecie jest mnóstwo. I dzieciaki to robią. I faktycznie, teoretycznie z jednej strony przynosi to ulgę, aczkolwiek po jakimś czasie uzależniasz się od tego i robisz to tak jak zapalasz papierosa, to już nie sprawia ci przyjemności, ale no... No widziałem właśnie tę dziewczynę, tę Zuzię z anoreksją tutaj, co mnie była, ona była tak ekstremalnie już pocięta, że matko przenaświecza. No bo to jest, kończąc właściwie, bo zaczęliśmy chyba w ogóle rozmawiać z bodźcami, tak na koniec z tymi bodźcami przyszło. Mamy taką ilość tych bodźców codziennie dzisiaj, tak. Tego nie mieliśmy, nie? Bam, 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 od samego rana, mail, wiadomość, coś tam, zrobił, tu, nasi przegrali, coś się wydarzyło, nie? Zmiany klimatyczne. Tak, sra, tu, mama na ciebie krzyczy, zaraz się spóźnisz, bam. I to są to, co Eichelberger powiedział tak fajnie, że jak spotykasz na ścieżce niedźwiedzia ten wielki stres, to w ułamku sekundy podejmujesz decyzję, spierdzielam, fuh, i rozładowujesz sobie ten stres, to zobaczyłeś. Te małe niedźwiedzie to są o poranku, twój SMS, wiadomość, coś złego, o Jezu, krosta, cokolwiek. To cię wkurza, to cię stresuje, ale ty z tym nic nie robisz. I w środku masz tą implozję, nie? Dokładnie.
Uważam, że sportowo to fajnie byłoby to rozładowywać. Jakby fizycznie mówię, o tym mi chodzi, że czujesz, że to jest bardzo dużo w tym, a dzieciaki tak średnio, niektóre. No. Sportowo? No. Zresztą ja zaczynając pracę, ja stworzyłem program wychowanie przez sport, w którym w zasadzie cały szpital był zaangażowany. Wszyscy chcieli to robić, a w momencie, kiedy wszedł internet, wiesz, to się zaczęły zmieniać priorytety. I tak jak my, wiesz, stworzyliśmy ligę, mieliśmy tam, graliśmy w nogę naprawdę do debilizmu po prostu tam z MOS-em i ze szkołą miejscową, to naprawdę fajnie hulało, to w tej chwili, kurczę, poprosić kogoś, żeby spróbował chociaż, wiesz, podjąć jakąś tam aktywność, no to jest duży problem, nie? Bo to się spoce, bo się zmęczy, bo to, jakieś pierwsze niepowodzenie, źle piłkę kopnę albo odbiję, no to już nie ten. Dlatego mamy, wiesz, system motywacyjny w tej książce, którą zostawiłem dla gości, jakbyś tam chciał sobie zerknąć, a oparty, wiesz, nie na nadawaniu nie wędki, ale rybki po prostu. No robimy w taki sposób, żeby czasami trzeba to odwrócić, jak przyjeżdża ci dziecko, które nie chciało żyć. No to jeżeli mu obiecujemy, że dostanie taki puchar za to, że zagra, albo dostanie strój sportowy, albo coś innego, no to on w to wchodzi, nie? Wiesz, dostanie nagrodę konkretną, materialną, pierwszy raz, drugi, trzeci raz mówi, a co dostanę teraz? Mówimy, teraz nic nie dostaniesz, ale może spróbujesz, ale no spróbuję, bo to mi sprawiało przyjemność, nie? Wtedy to zobaczę, bo tak by nawet tego nie zobaczyli, tak, nie? Ale to musi mieć odpowiednich trenerów, odpowiednich motywatorów, bez jakiejś, kurczę, napinania się na rywalizację przede wszystkim, nie? Żeby mu to sprawiało przyjemność, tak? Ja wciąż sobie opisuję tej ostatniej, po prostu jak miałem swego czasu taką grupę bardzo tęczową, nie? Ludzi, którzy no, zmagali się w okresie adolescencji z kształtowaniem swojej tożsamości płciowej. Wszyscy byli zwolnieni z WF-u w swoich szkołach, no bo jeżeli czujesz, jesteś dziewczyną, a czujesz się chłopakiem, ale jeszcze te sprawy nie są załatwione i musisz się przebierać w szatni, wiesz, z dziewczynami, to już jest dla ciebie wielki problem. Wiesz, nauczyciele to bagatelizują, a dla nich to jest problem nie do przejścia, nie? Okej, okay. Ale miałem taką ekipę kiedyś i po prostu namówiłem ich na granie w koszykówkę. I oni się tak wciągnęli, słuchaj, wszyscy, że tam naparzaliśmy chyba przez 2 miesiące, miałem taką pakę i to była ekipa, która potrafiła siedzieć długo, wiesz, robić sobie fryzury, wiesz, przygotować, żeby tutaj żeby wszystko było okej, okay. A na sali gimnastycznej do debilizmu, aż pot ściekał i oni przeszczęśliwi byli, nie? No, prozaiczne rzeczy może powiedzieć. Prozaiczne rzeczy, no to wiesz, ja cały czas o tym podkreślam, że my tutaj, kurczę, kiedy pojawia się jakikolwiek problem, no to już tam znaleźliśmy się w takim miejscu, że szukamy, wiesz, psychiatry, szukamy psychoterapeuty, szukamy nie wiadomo jakich leków, a czasami warto wrócić do źródeł, tak? Wrócić do bazy. Wrócić do bazy. Ja trąbię o tym i czasami, wiesz, ludzie mówią, a to tam Ameryki nie odkryłeś, a czasami ludzie mówią, kurczę, myśmy o tym zapomnieli. Myśmy o tym zapomnieli. Pogubiliśmy się. Pogubiliśmy się. No, my pędzimy, wiesz, z różnych względów, nie? Pędzimy za króliczkiem, którego nie dogonimy nigdy. Parę lat temu skoczyliśmy do takiego rollercoastera i po co my to robimy? Często jest to, wiesz, z pobudek na przykład materialnych, tak? Czy my naprawdę musimy kuchnię zmieniać co tam 2-3 lata albo samochód, co 4? Uznania też szukamy bardzo dużo. Ja to mówię w kontekście zdjęć, te filtry, wiesz, żeby dobrze wyglądać, żeby dostać 5 serduszek, że wow, ale ekstra wyglądasz. No, no. To już są te sprawy związane z mediami społecznościowymi, wiesz. I z fotografią bardzo. To w Stanach już zrobiono badanie, które udowadniają, że Instagram zdecydowanie, wiesz, przybliża do depresji, zwłaszcza dziewczynki, które... Porównywanie, wiesz, tak? Porównywanie. Tylko, że tam my nie wiemy, znaczy, tam powinno być napisane, ta dziewczyna właśnie sobie kupiła na kredyt wakacje do Dubaju, żeby pokazać, że jest bogata i że jest na wakacje w Dubaju. Gdyby to było napisane, to by było inne spojrzenie. Mhm. Ale jeśli to jest twoja sąsiadka, to myślisz, o Boże, ona stać. I usłyszysz od mamy, patrz, jak ona sobie tam radzi, wrzuciła, ty nie. No i... Ale wiesz, to wynika z naszych uwarunkowań takich po prostu, z naszych kompleksów polskich. Ja wychodzę z tego założenia. Myślę, że też. My jesteśmy mocno straumatyzowanym narodem. Wiesz co, myśmy, wiesz, ja piszę o tym w książkach, że jak ja byłem gówniarzem, to wszyscy chodziliśmy, wiesz, w tureckich swetrach. Piramidy mieliśmy. Piramidy, mieliśmy relaksy, nie? W zimie te same fryzury i tam w ogóle wywalone, nie? Ale potem, kurczę, jak nastąpił przełom, zaczęliśmy się porównywać, tak? Bo mogliśmy wyjechać, kurczę, do Niemiec i kupić sobie, nie wiem... A pyweksy pamiętasz? Oczywiście. Różowy dres, nie? I wtedy byłem gościem na dzień, nie? I zaczęło się to takie narodowe porównywanie. Ten ma różowy dres, to ja będę miał różowy dres, ale z ćwiekami, nie? Albo z czymś innym, nie? I ta powierzchowność nasza jest po prostu przerażająca, wiesz? Ja mówiłem, jeździłem do Holandii, ale też byłem tam w Skandynawii na przykład. Tamci ludzie, nie rozpoznasz, czy ktoś jest z klasy średniej, czy jest bogaczem, czy jest po prostu jakimś człowiekiem, który tam, powiedzmy sobie... Ale z drugiej strony swoją tożsamość albo podkreślenie swojej jakiejś indywidualności przez ubranie też jestem w stanie zaakceptować, nie? Tak, ja jestem w stanie zaakceptować, ale chodzi mi o to, że oni, wyrastali na innych wzorcach kulturowych i tam oni mają wywalone po prostu, jak oni wyglądają. Rozumiem, dzisiaj to się u nas opiera generalnie na pokazywaniu marek, bo wiemy, że ich buty kosztują 5 tysięcy, a koszulka 10, tak? Tak, tak, tak. I on chodzi z wielkim napisem jakimś, no. I myśli, że jest kozakiem, no tak. Kurde.
kurde, no to jest no to, słabe. No to jest słabe i to... Kurczę, i ciężko mi się zrozumieć, no. Ja też często rozumiem, dlaczego ludzie sobie zmieniają twarz, chodzą na tak zwaną medycynę estetyczną, która dla mnie nie jest żadną medycyną. Oni tracą swoją tożsamość, dlatego w retuszu, kiedy ludzie potem usuwają zmarszki, blizny, też tracisz swoją tożsamość, nie jesteś sobą. Ty jesteś to, co ci dało życie, z blizną taką, ze zmarszką, z takim siwym włosem już na skroni, no tak masz. Dlaczego ty chcesz to zmieniać? Kogo chcesz? Albo z fatalnym tatuażem. Kogo ty chcesz tam szukać, nie? Który fatalny? Nie, nie, tak rzuciłem tylko. Co za świnia. Słuchaj, na koniec mam taką swoją metodę, która nazywa się premortem, z łaciny przed śmiercią. I to jest tylko oczywiście hipotetyczne. Nie chcę, żeby tutaj znowu pisał, że ja namawiam do energii śmierci wywołuję. Nie, nie o to mi chodzi. Bo mógłbym powiedzieć, Marcin, wygrałeś $1 000 000, co za to sobie kupisz, a ja w trakcie robię zdjęcia, a ty sobie tam wyobrażasz to, tamto, albo nic, albo rozdajesz, albo nie wiem, co ci przyjdzie do głowy. A ja mam inną opcję. Chciałbym wywołać w tobie wdzięczność i mówiąc, żebyś poczuł się wdzięczny za to, co do tej pory masz w życiu od siebie, od ludzi, od życia, od najbliższych. Bo za 5 minut, jak sąd wyjdzie, że to zginiesz, hipotetycznie, stracisz wszystko, właśnie zrobię ci ostatnie zdjęcia. Być może będą się na twoim grobie, jeśli wyjdzie zdjęcie twojej żonie. Żebyś po prostu próbował przywołać sobie taką wdzięczność za wszystko, co masz. Kogo miałeś, kogo straciłeś, z czego ci życie nauczyło i ja zrobię ci 3 zdjęcia i one będą takie kończące. Być może z tego zrobię kiedyś wystawę właśnie o tytule premortem. Za co jesteśmy wdzięczni w życiu? Najczęściej ta refleksja przychodzi przed śmiercią, być może. Harvard badał przez 100 lat wiele tysięcy ludzi i generalnie podsumowanie było bardzo krótkie. Relacje z ludźmi są najważniejszą rzeczą w życiu. Za co ty jesteś wdzięczny? Masz teraz minutkę, pomyśl sobie. Ale za co? Komu jestem wdzięczny? W życiu. W ogóle wiesz, no mówi ci, że umierasz za 5 minut, hipotetycznie. I chciałbym, żebyś dał mi taką swoją... No jak inaczej, to może jak chciałbyś być zapamiętany na tym zdjęciu, skoro wiesz, że już umierasz? Znaczy wiesz co, generalnie ja jestem wdzięczny za każdy dzień. Wiesz, ja podkreślam to niejednokrotnie, że nie ma czegoś takiego jak szczęście. Tylko są ulotne chwile, tak? To też brzmi jak banał z piosenki, prawda? Że... A dla mnie to jest między innymi metoda terapeutyczna, ja opisuję w książkach, że po prostu czasami zbieramy chwilki szczęścia, nie? Że przyjeżdża piękna dziewczyna, która mówi, że życie jest do dupy i tam nie będzie żyła, bo nic jej nie cieszy, nie? I robimy bilans dnia, każdego dnia. Ja sam sobie go robię. Nie zapominasz? Nie zapominam. I po prostu ta dziewczyna mi podkreśla, że wiesz, po jakimś czasie, że kurczę, przyszła pani z pieskiem i ona mogła pogłaskać tego pieska, czyli to była chwilka szczęścia. Pierdoły, może powiedzieć, nie? Pierdoły, że był serek, że fizyk nie przyszedł do szkoły, więc nie było sprawdzianu. I wiesz, i zbieramy tego mnóstwo po iluż tam tygodniach, kiedy okazuje się, że tych chwilek szczęścia jest na przykład 30, a chwil, które faktycznie mogły być jakieś przytłaczające, było mniej, no to ten bilans wychodzi do przodu. Ja się cieszę małymi rzeczami. Ja doceniam. Masz nogi, mówisz, żyjesz, no widzisz, czujesz, wiesz, stary. Wiesz, budzę się rano i coś mnie boli. To wiem, że żyję, nie? Tak, podchodzę w taki jak sposób. Jak już przestanie, tego, to będzie znaczyło, tak, że to jest tutaj w ten sposób, nie? A jeśli chodzi o ludzi, no wiesz, ja kurczę, nie byłoby mnie w tym miejscu, gdzie jestem, być może by mnie w ogóle nie było, gdyby nie moja żona. Ja ją uwielbiam, kocham. Ona jest nie tylko moją żoną, kochanką i kurczę, moją drugą połówką, ale jest moim najlepszym przyjacielem. Bo psa już nie mam. Moja córka... Ale ciekawe, że ten pies się w ogóle pojawi, nie? Że tak powiedziałeś, że to wyszło. Tak, ale najważniejsze osoby w moim życiu to jest zdecydowanie żona i córka i tutaj nie będę tutaj ściemniał, że jest inaczej. Dobrze. Dziękuję za tę otwartość. A teraz 3 zdjęcia. Okej. Okay. O, właśnie, o to mi chodziło. To jest ta piękna energia właśnie od ciebie. No, szukałem, że 3. Bo z taką zrobię. I ostatnie. Dziękuję. Marcin Łukciewicz. Łokieć. Dziękuję ci, przyjacielu. Wszystko? Tak. Stulecie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę autentyczną. Ciebie zapraszam na portret autentyczny. Tak. Link znajdziesz poniżej. Dokładnie jak wygląda taka możliwość przyjścia do mnie na sesję prywatną portretu autentycznego, w której dowiesz się coś więcej o sobie. Nie będziemy rozmawiali o pogodzie, tylko zapytam się ciebie, kim jesteś. Jaki jest sens twojego życia, a może wyjdą twoje cierpienia, wyjdą twoje schematy, przekonania, może wyjdzie to, czego się wstydzisz, a chcesz o tym opowiedzieć głośno. Wszystkie emocje utrwalam na zdjęciach i to totalnie bez pozowania, bez retuszu i dlatego nazwałem ten portret autentyczny. Na tym fotelu, na tym krzesełku możesz usiąść ty, ja na tym i będę cię fotografował. Zapraszam, link pod spodem.